każdym imiennie, bo tak jak powiedziałam, jest was już prawie 30, więc naprawdę bardzo dużo osób, więc każdą z was, bo większość, właściwie same kobiety, witam bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną w poniedziałkowy wieczór i chcecie słuchać o słońcu, o tym, jak chronić skórę przed słońcem, jak ono działa na skórę, jak czytać należy wskazówki na kremach, jakie kremy wybrać, jakie filtry wybrać. Postaram się trochę rozwiać też wątpliwości związanych ze szkodliwością filtrów bądź ich potencjalną toksycznością, bo takie historie się też pojawiają, szczególnie na tych blogach bardziej naturalnych czy bardziej w trendach naturalnych. Więc zaraz to wszystko będę omawiać i będę o tym wszystkim opowiadać. No dobrze. Jesteśmy. Dla tych, którzy mnie nie znają, którzy nie mieli jeszcze okazji ze mną mieć webinaru bądź jakiegokolwiek kontaktu, to powiem, że nazywam się Agnieszka Zielińska i jestem pierwszym w Polsce skin ekspertem. Osobą, która pracuje z kobietami, czy na Facebooku w grupie, czy na indywidualnych konsultacjach, czy na warsztat, czy na kursie online. Pracuję z kobietami i mówię, jak pielęgnować skórę, żeby była ona zdrowa, żeby dobrze wyglądała i żebyście mogły osiągnąć wy, kobiety, swój cel, który w większości wypadków jest bardzo prosty i nieprosty jednocześnie. Czyli chciałybyście móc chodzić bez makijażu albo wtedy, kiedy macie ochotę z makijażem, ale żeby to nie była, żeby to nie był obowiązek, tak? Żeby to nie było przymusowe. Czyli wy wybieracie, kiedy w makijażu, a kiedy bez. Ja wam w tym pomagam, wszystko w ramach projektu Beauty Code, czyli kodeks piękna każdej kobiety. Ponad 12 lat pracowałam z firmami kosmetycznymi, farmaceutycznymi, z branży kosmetycznej, głównie z kosmetykami. Szkoliłam, sprzedawałam, szkoliłam farmaceutów, kosmetyczki, właścicieli aptek, lekarzy również. Pracowałam, jak widzicie, z markami różnymi, Froche, Vichy, La Roche-Posay, SkinCeuticals, Ivosin, Emolium, Dr. Murat, Skin Code. Jestem też coachem, może tak, po studiach coachingowych, bo coachem nie jestem, nie praktykuję i nie jest to mój plan. Natomiast wiedzę coachingową mam, wiedzę, jak zrobić kosmetyki również, cały czas się dokształcam i cały czas uczę się, jak te kosmetyki powinny funkcjonować, pracować dla nas, żeby jak najlepiej spełniały swoją rolę. Małgorzata, jak zwykle moja odpowiedź jest, wszystko zależy od tego, czego potrzebuje skóra, czyli na pytanie, czy polecam kosmetyki dr. Murat, wszystko zależy od tego, czego potrzebuje skóra i od danej linii i od danego produktu marki dr. Murat, ale zasadniczo jest to marka dobra. Niewiele jest tam rzeczy, które bym wyrzuciła. Zasadniczo są dość dobre produkty. Czy zawsze są warte swojej ceny, to już jest inna sprawa. Natomiast składowo są całkiem niezłe. No dobra. Tyle o mnie. Jeżeli się pojawią jakieś pytania, to oczywiście jestem dostępna. Będę was zapraszała też do grupy na Facebooku. Tutaj dużo moich grupowiczek jest i bardzo mnie to cieszy. Grupa nazywa się Mam zdrową, piękną skórę ze Skin Ekspertem. I do tej grupy zapraszam. Jest nas, cześć Kaja, jest nas tam już prawie 1000, co jest w ogóle po prostu dla mnie magiczną liczbą. A podejrzewam, że jeszcze do nas będzie więcej. Przecież mnóstwo kobiet jest, które potrzebują porady, wsparcia w pielęgnacji. I jak patrzę na wasze pytania, to się podejrzewam nie skończy nigdy. Mnie to bardzo cieszy. Mnie to cieszy, ja lubię robić coś dla was. Ale przechodzimy do tematu dzisiejszego. Jeszcze chwila o mnie. Ja się chwalę trochę tym, bo od tego jest też coś, co nas cieszy i czym jest nasza pasja, żeby się tym też pochwalić. Chwalę się tym, że jako skin ekspert nie tylko mam wiedzę teoretyczną, ale potrafię ją zastosować w praktyce również na własnej skórze. Czyli mój sprzęt diagnostyczny Viria Canfield cały czas mnie odmładza o 10 lat, chociaż za parę dni będę musiała zrobić weryfikację, bo mi się wiek zmienia biologiczny, więc zobaczymy, czy zmienia mi się wiek skóry. Ale to jeszcze chwilę, zostaje przy 36.
Witam, cześć, cieszę się, że jesteś Anna. To jeszcze przez chwilę zostaję przy 36, zobaczymy, co na to powie mój sprzęt. No ale idziemy do słońca. I dziewczyny, zanim przejdziemy do meritum, czyli do słońca samego, jak ono działa, dwa slajdy, dosłownie dwa slajdy i parę zdań na temat tego, jak zbudowana jest nasza skóra, żebyśmy miały wszystkie ten sam poziom wiedzy, żeby nie było żadnych wątpliwości, żeby później to wszystko, co się dzieje, było jasne. Krótko mówiąc, skóra, to co nas interesuje, zbudowana jest z trzech warstw. Patrząc od dołu, czyli to, czego nie widzimy, jest najgłębiej, to jest tkanka podskórna. To, co nas bardziej trochę interesuje, to jest skóra właściwa i interesuje nas bardzo mocno naskórek, bo w tym naskórku, tu, jak narysuję taką żółtą ramkę, są melanocyty, tak? Widzicie je tutaj. Tu jest brązowa plamka, brązowa plamka, brązowa plamka. W warstwie podstawnej naskórka są melanocyty. O nich będziemy też mówić, jaka jest ich rola, to już za moment. Bo będą nam one dzisiaj potrzebne w kontekście słońca, promieniowania, ochrony skóry przed nim. Tyle tak na dobrą sprawę tutaj w tej kwestii. Jak mówiłam, to jest dokładnie kilka zdań. Ania, cześć Paulina, wiem, że to jest Twój wyczekiwany temat. Wiem, jakie masz problemy, z czym się borykasz. Sprawdziłam też okulary, tylko przypomnij mi, żebym o nich nie zapomniała powiedzieć. Więc idziemy dalej. Naskórek. On nas mocno interesuje, dlatego że głównie naskórek jest wystawiony na działanie promieniowania UV, chociaż bardziej UVB i UVA. UVA jeszcze dociera do skóry właściwej. Zaraz do tego jeszcze dojdziemy, będziemy dochodzić. Jak widzicie, ten naskórek jest mocno pofalowany i to jest, pokazuje bardzo młodą skórę. I w tym naskórku, tutaj, dokładnie w tej warstwie, tu, w tej warstwie, tu ją zaznaczam na żółto, jak są melanocyty, zaczyna się tworzyć melanina, która sobie powoli, powoli, powoli przez wszystkie warstwy, które tutaj widzicie, przechodzi na powierzchnię skóry do warstwy rogowej. Dlaczego melanina się w ogóle tworzy? Dlatego, że ona chroni nasze żywe komórki, te właśnie tutaj, w tej warstwie podstawno-komórkowej naskórka. Te żywe komórki są chronione przez melaninę, po to, żeby sobie spokojnie, krok po kroku, dojrzewały, dorastały i przechodziły tutaj całą ścieżkę do góry, do warstwy rogowej. To, co jest jeszcze ważne, jeżeli chodzi o skórę, to warstwa rogowa i płaszcz hydrolipidowy. Te z Was, które mnie znają, to już podejrzewam, że za chwilę będą miały po prostu dość hasła płaszcz hydrolipidowy. Natomiast ja będę to powtarzała do znudzenia i do nie wiem do kiedy, do końca mych dni, do końca mojej pracy z Wami. Płaszcz hydrolipidowy jest jedną z najważniejszych rzeczy. Witam Martyna. Płaszcz hydrolipidowy jest jedną z najważniejszych rzeczy, która się dzieje na naszej skórze, która jest na naszej skórze. To jest. Witam Anna. Płaszcz hydrolipidowy to jest bariera ochronna naszej skóry. I teraz, dlaczego ja o tym mówię też w kontekście filtrów? Dlaczego mówię w kontekście słońca? Dlatego, że po pierwsze, dobrze funkcjonujący płaszcz hydrolipidowy to jest bariera ochronna również dla promieniowania UV. To po pierwsze. Po drugie, dobrze funkcjonujący płaszcz hydrolipidowy to również jest bariera, żeby nie przenikały substancje zbyt głęboko w skórę. To się pojawia przy filtrach organicznych, tak zwanych filtrach chemicznych, czyli tych, które wchodzą w reakcję z warstwą rogową naskórka, tą najwyższą, czyli tą, którą tutaj tak na dobrą sprawę widzimy, martwą, ale ta warstwa naskórka powinna bronić naszą skórę przed przenikaniem substancji w głąb. Jeżeli tego nie robi, jeżeli warstwa hydrolipidowa jest uszkodzona, no to automatycznie rzeczywiście to przenikanie tam, gdzie ono jest możliwe, to będzie miało miejsce. Więc tu bardzo ważna kwestia, warstwa hydrolipidowa musi być szczelna zawsze. Tak jak macie na obrazku, to ma być ten piękny murek z cegiełek, pięknie ułożony, szczelnie, absolutnie nie może być to żadna rudera. A niestety, brutalnie powiem, z dotychczasowych moich doświadczeń 95% kobiet, 90, nawet 9% kobiet
ma problem z równowagą hydrolipidową. Na różnym poziomie, ale ma problem. Dlatego powtarzam, jak bardzo to jest ważne. No dobra, to idziemy do słońca i do tego, co się dzieje. Słońce jest kochane, to nie ulega wątpliwości, że uwielbiamy, kiedy słońce świeci, kiedy jesteśmy nagrzewane. Tak jak dzisiaj w Warszawie, nie wiem jak w innych miastach Polski, słońce rzeczywiście pięknie świeciło, było ciepło, było bardzo przyjemnie. Czuło się od razu zupełnie inny nastrój, czuło się zupełnie lepszą energię. I to jest dobre, i to jest ta dobra strona słońca, i nie możemy o niej zapominać też. Natomiast ze słońcem należy tak postępować, żeby to słońce nie zrobiło nam krzywdy. Żeby to nie było coś takiego, że nagle musimy unikać słońca, że musimy się przed tym słońcem chować, ale żeby się móc zdrowo do niego odnieść i funkcjonować we właściwy sposób, musimy poznać również jego złe strony. Czyli krótko mówiąc, również w przypadku słońca trzeba zrobić tak zwaną analizę SWOT, czyli mocnych stron, słabych stron, możliwości i zagrożeń, po to, żeby rzeczywiście w pełni ocenić ryzyko i świadomie to ryzyko ewentualnie podejmować, bo to nie jest tak, że ja Wam powiem, że ze względu na ochronę skóry nie powinnyście nigdy więcej na plaży leżeć plackiem i więcej się nie możecie opalać. Nie, bo to jakby to się mija z celem. Wiadomo, że tego większość z nas nie zrobi. Każdy z nas słońce lubi i lubi z nim, na nim przebywać. To nie oznacza oczywiście od razu leżenia plackiem, ale w jaki taki czy inny sposób z tym słońcem kontakt mam. Więc chodzi o to, żeby je poznać i móc świadomie podejmować ryzyko i chronić się przed tym ryzykiem. O to chodzi. Jeżeli znamy ryzyko, to wiemy, jak temu ryzyku zapobiegać. Dobrze, co ważne? Ważne tutaj, zresztą cała prezentacja też informacja dla Was, cała prezentacja jest mocno obrazkowa z racji tego, że jak czytałyście w newsletterze, który wysłałam do dużej części z Was, podejrzewam, walczę z czasem i naprawdę mam w tym momencie w plecy, jestem 24 godziny z pracą, czyli brakuje mi już doby całej jednej. Dlatego stwierdziłam, że wolę mówić, a Wam zrobić prezentację obrazkową. W związku z tym ja uzupełniam tekst na obrazkach. Zaczynamy od obrazka tutaj, tego, który zaznaczam, do naszej skóry, jeżeli chodzi o promieniowanie słoneczne, ultrafioletowe, docierają na szczęście tylko dwa typy promieniowania, UVA, UVB. UVC to jest to, które jest jeszcze powstrzymywane przez warstwę ozonową, ponieważ ono jest śmiertelne dla organizmów żyjących na Ziemi, po prostu by nas pozabijało, więc na szczęście jest powstrzymywane przez atmosferę i przez warstwę ozonową. Do skóry dociera, czy do ziemi, do naszej skóry, do naszego ciała, dociera promieniowanie UVA i UVB. I teraz co ważne, o tym też będę mówiła przy okazji filtrów jeszcze, w przypadku promieniowania UVA rozróżniamy je jakby na dwa podtypy, UVA1, UVA2, mówimy o krótszych falach i dłuższych falach. Jak widzicie, UVA jest tutaj od 320 do 380 nanometrów długości fali, ale jeszcze rozróżniamy je jakby na podtypy. Bardziej będzie to istotne przy filtrach, które filtry chronią przed którym spektrum działania promieniowania UVA, bo przed UVB chroni mnóstwo filtrów, przed UVA to nie jest takie oczywiste. Druga rzecz, która jest ważna, to taka, że to promieniowanie, które do nas dociera, dociera do nas bezpośrednio, czyli bezpośrednio się nasłoneczniamy i dociera do nas słońce. Może być odbite od ziemi, o tym za chwilę jeszcze będę więcej mówić. Może być rozproszone przez chmury, przez pył, ale też odbite od chmury, czy odbite od ziemi, dojdzie do chmury i przez chmury zostanie rozproszone z powrotem do nas. Czyli jak widzicie, to nie jest tak, że tylko i wyłącznie pełne nasłonecznienie jest w stanie spowodować jakieś szkody na naszej skórze. Kolejna rzecz, która jest dość istotna, to tutaj. To jest rysunek, który pokazuje promieniowanie całkowite, które dociera do ziemi czy do powierzchni skóry automatycznie. Jak widzicie, przy pełni słońca tutaj mamy tysiące... muszę sprawdzić jednostkę, momencik. Za mały ten obrazek się zrobił. Już jestem, 1000 watów na metr kwadratowy.
W przypadku lekkiego zachmurzenia mówimy już o 700 W na metr kwadratowy. Przy mocniejszym zachmurzeniu mamy tutaj jest 300, a przy nawet całkowitym zachmurzeniu i deszczu mówimy o 50. Czyli to nie jest tak, że słońce do nas, czy promieniowanie słoneczne do nas nie dociera. Co więcej, za chwilę będę o tym mówiła, promieniowanie UVA to jest to promieniowanie, które przechodzi przez szyby, mimo że ostatnio, i muszę się teraz chwilę pożalić, przeczytałam 3 książki o skórze, 3, które są dostępne na rynku i w każdej z nich znalazłam błędy dotyczące informacji o słońcu i o filtrach i o tym, jak to należy do tego podejść. I przyznam szczerze, jestem mocno zdegustowana i mocno zaniepokojona, szczególnie ostatnimi informacjami, które przeczytałam, ale tymi informacjami będę się najwyżej dzielić później i powiem, o co chodziło, na jaką książkę zwrócić uwagę i na jakie informacje. Dobra, to mamy. Gdyby, uwaga jeszcze techniczna, gdyby pojawiły się pytania, pytajcie na bieżąco. Jeżeli coś nie jest jasne, jeżeli coś jest zagmatwane, jeżeli nie do końca jesteście pewne, nie złapałyście, pytajcie. Pytajcie, pytajcie, pytajcie. To jest dla Was webinar. Mi nie zależy na tym, żeby tylko przedstawić wiedzę, prezentację. Zresztą robiłam ją dla Was dzisiaj de facto. Więc to nie jest tylko kwestia taka, że ja mam Wam powiedzieć, co mam powiedzieć. Ja chcę, żebyście to zrozumiały i w pełni świadomie ze słońca korzystały. Dobra. Widzę, tutaj pojawiają się teksty, ale jeszcze czekam. Witam. Spóźnionych witam. Będzie można sobie spokojnie obejrzeć to, co już minęło. Także nie ma obawy. Idziemy dalej. Co jest ważne w przypadku promieniowania, kolejne rysunki, które... Zaraz do tego, Aneta, dojdę, jakie szkody na skórze robi UVA, bo do naszej skóry dociera UVA i UVB. UVB odpowiada przede wszystkim za wszelkiego rodzaju rzeczy na B z angielskiego, czyli brown spots, bronzing, burns, czyli poparzenia, plamki pigmentacyjne, co tam było jeszcze, opaleniznę, zasadniczo wszystko to, co spowoduje, że my się cieszymy tym słońcem. Oczywiście również uczucie ciepła. To, że nasza skóra się przegrzewa, że czujemy, że ona jest nagle rozpalona, gorąca, to również jest promieniowanie UVB. Promieniowanie UVA jest bez, jakby to powiedzieć, bezdotykowo działa na naszą skórę. My go nie czujemy, nie mamy żadnego poczucia, że ono na naszą skórę działa, aczkolwiek UVA odpowiada za wszystkie rzeczy na A z angielskiego, czyli allergies i aging. Krótko mówiąc, odpowiada za wszelkiego rodzaju, jeżeli jakiekolwiek alergie nam się pojawiają, to znaczy, że dotarło do naszej skóry za dużo promieniowania UVA bądź jakaś substancja jeszcze była fotouczulająca, o tym za chwilę też powiem. I druga kwestia, czyli starzenie się skóry. Krótko mówiąc, to też zaraz Wam pokażę na jeszcze jednym slajdzie, albo nie, to pokażę zaraz, jak już będzie slajd. Czyli przez szkło można się opalić? Och, to jest dość trudne pytanie. Tak i nie, Małgorzata, dlatego że rzeczywiście UVA przechodzi przez, zobaczcie, to jest tutaj ten rysunek, przechodzi przez wodę, to jest procent przepuszczalności. Woda przepuszcza UVA w 72%, szyba okienna w 85%, szyba samochodowa w 70%, bawełna w 20%, a tutaj mamy, o matko, nie widzę nawet ja sama, poliamid, aha, czyli tworzywo sztuczne w 38%. Krótko mówiąc, należałoby stwierdzić, że rzeczywiście przez szybę, ponieważ promieniowanie UVA również działa na melaninę i również wytwarza przebarwienia, więc teoretycznie tak, można się nie tyle opalić, ile powiedziałabym, że można się nabawić przebarwień, tak jak Anna tutaj napisała, można się nabawić przebarwień, ciapek, plamek, to nie będzie moim zdaniem równomierna opalenizna, aczkolwiek, znowu będzie dygresja,
Solarium działa tylko promieniowanie UVA. Dlatego tak bardzo ono niszczy skórę. Tak, dlatego jestem tak wielką przeciwniczką solarium. Czyli odpowiadając, może tak, podwójnie, czy w dwóch etapach na pytanie, promieniowanie UVA może opalić, przez szybę i szkło przepuszcza, więc w mniejszym stopniu, ale tak. Wiadomo, że my przez tą szybę mamy dużo mniejszą ekspozycję, więc dużo dużo mniejszym stopniu to promieniowanie do nas dociera, ale jeżeli myślisz nad eksperymentem, czyli kładziesz się na plaży i nakładasz sobie na twarz szybę, to podejrzewam, że tak opalisz się. Czy to, Małgorzata, jest dobra, znaczy, czy to jest odpowiedź na Twoje pytanie, czy to jest dla Ciebie odpowiedź, która rozwiewa Twoje wątpliwości? Okej, okay, super. No dobrze, czyli już wiemy, że promieniowanie UVA jest przepuszczane przez wodę w dużo większym stopniu przez szybę okienną, taką 3-milimetrową, przez szyby samochodowe. Tu macie porównanie do UVB, ono też jest przepuszczane, ale w dużo mniejszym stopniu. Przez szybę samochodową przepuszczane jest tylko 10% promieniowania UVB, więc to jest bardzo niewiele. Natomiast aż 70% promieniowania UVA. To, co jeszcze Wam daję jako wskazówkę i myślę, że warto tutaj na to też spojrzeć, nawet zaraz wkleję Wam link, bo znalazłam stronę, na której można to sprawdzić. Ja tu cały czas jestem, szukam tylko, szukam, co ja z tym zrobiłam, poczekajcie. Jestem, nie uciekłam. Cholera, zamknęłam tą stronę. Tak, no to wygląda. Już jestem. Znajdę zaraz i wrzucę w linka stronę, na której można sprawdzić indeks UV w Warszawie. Podejrzewam, że również w innych miastach, bo w zależności od tego, jaki ten indeks UV jest, to ma to dość intensywne znaczenie, jeżeli chodzi o ochronę przed słońcem. Jeżeli to jest indeks UV1-2, no to jest wszystko ok i nawet tutaj jest wskazane, że jest brak ochrony. Z tym się nie zgadzam, ochrona powinna być zawsze. Promieniowanie UVA oddziałuje na naszą skórę 365 dni w roku. Natomiast już indeks 3-7 to już jest zalecana ochrona, a 9, 10 czy 11 i więcej, no to w ogóle należałoby unikać przebywania na słońcu, szczególnie w godzinach południowych. Co ciekawe, dzisiejszy indeks w Warszawie to był 4. Czyli już powinno być nakrycie głowy, ochrona w postaci okularów przeciwsłonecznych i krem z filtrem. Pomimo tego, że to jest dopiero początek kwietnia i jeszcze nam daleko do upałów, to było raptem 20 parę stopni, ale już słońce zaczyna być mocniejsze. Jak już wspomniałam, promieniowanie UVB, ono działa tylko i wyłącznie na poziomie naskórka, czyli działa tylko w tej najwyższej warstwie, najbliżej jakby lustra naszego położonej warstwie skóry. Natomiast promieniowanie UVA przechodzi przez cały naskórek i niestety dociera do skóry właściwej. Co się dzieje wtedy w skórze właściwej? Ja to zawsze obrazuję w taki sposób, że promieniowanie UVA głównie oddziałuje na włókna elastyny i robi z włóknami elastyny coś takiego. Ja swoją fryzurę jeszcze ogarnę, tu tylko spojrzę i dam radę. Natomiast włókna elastyny się nie ogarniają. Nawet jest to nazwane odpowiednio, to się nazywa elastoza popromienna. I to jest właśnie taki kołtun z włókien elastyny zrobiony na, jakby sfotografowany odpowiednim sprzętem w skórze, właśnie po to, żeby pokazać, jak bardzo skóra się w związku z tym starzeje. Dlatego mówimy o fotostarzeniu, dlatego mówimy już o nowym rodzaju starzenia, czyli mamy starzenie genetyczne, to, które jest związane z genami, starzenie chronologiczne związane z wiekiem, ale również mamy starzenie w postaci fotostarzenia związane przez słońce. I tak jak pokazałam wcześniej, powiedziałam, UVB oddziałuje tylko i wyłącznie tutaj głównie na brązowienie skóry, na poparzenia skóry,
na brązowe plamki. UVA to są zmarszczki. Kiedy słońce działa na naszą skórę, zobaczcie szczególnie w kontekście zbliżającej się majówki. Oczywiście w trakcie opalania się, ale w trakcie spacerów też po plaży, w trakcie spacerów po mieście, w trakcie aktywności fizycznej. Tu szczególnie zwracam uwagę osobom, które biegają, które jeżdżą na rowerze, które chodzą, Nordic Walking. To są wszystko bardzo duże aktywności, które wystawiają naszą skórę na słońce. Wędrówki po górach. Tutaj dodatkowo jest jeszcze jedna kwestia, że im jesteśmy wyżej, tym promieniowanie, które do nas dociera z każdym tak naprawdę, z każdą setką i tysiącem metrów jest coraz mocniejsze. O tym trzeba pamiętać. Im wyższe góry, tym wyższa ochrona przed słońcem powinna się znaleźć. W trakcie jazdy samochodem, o tym już powiedziałyśmy, przez szyby przechodzi. W trakcie kąpania się w morzu również przez wodę przepuszczane jest jedno i drugie promieniowanie. Co ważne również, szczególnie jak jesteśmy na wodzie, jak jesteśmy, spędzamy czas na łódce, jak jesteśmy nie tylko na łódce, w sensie jako pasażer i się opalamy, to nie tylko to promieniowanie do nas dociera z góry, ale ono się, pamiętacie, mówiłam o odbijaniu, odbija się od wody i znowu dociera do nas. A tam jeszcze na łódce jest o tyle fajnie, że wiatr łagodzi i w ogóle nic nie czujemy i wszystko jest fajnie i nagle się okazuje, że jesteśmy spieczeni i to mocno. Wszystkie sporty wodne bardzo, bardzo trzeba chronić skórę, bo tutaj mamy podwójne tak naprawdę działanie słońca, zresztą na plaży podobnie, bo piasek również odbija słońce. Słońce to nie tylko opalenizna, to też te negatywne skutki działania. Tu macie tylko kilka zdjęć. Mówimy oczywiście o rumieniu, o oparzeniach skóry. I teraz, żeby też było jasne, każde zaczerwienienie skóry, każde pieczenie skóry, czerwone takie, które my uznajemy jako opalenie się na raka, spalenie się na raka, to już jest oparzenie skóry. To nie jest po prostu opalenizna. Opalenizna, co też bardzo ważne, witaj Kinga, opalenizna wychodzi w ciągu 72 godzin, czyli idziemy na plażę, mówię tutaj, żeby było jasne przykładowo, idziemy na plażę, kładę się plackiem na plaży, opalam się na plaży, stosując oczywiście filtry, nie podejrzewam i nie spodziewam się i nie oczekuję, że ja po tym dniu na plaży będę opalona. Ja mogę mieć skórę lekko zaróżowioną, chociaż nie powinnam mieć. Powinnam ją mieć w normalnym, swoim własnym kolorze, może delikatnie, delikatnie przydymioną słońcem, ale opalenizna wychodzi do 72 dni. Krótko mówiąc, im później, tym lepiej, bo idzie to w normalnym, zdrowym rytmie, a nie tak jak w przypadku poparzeń, kiedy nagle skóra dostaje komunikat, żeż cholera jasna, nagle mam poparzoną skórę, muszę ją zregenerować, musimy się wszyscy spiąć, musimy się wszyscy wziąć do roboty. Mamy deadline, bo tutaj mam skórę spaloną. Nie, to nie jest dobre rozwiązanie, bo może się pojawić błąd w funkcjonowaniu skóry. Może się pojawić nagle zbyt duża ilość melaniny w danym miejscu i będzie się skończyło to przebarwieniem. Także ostrożnie z tymi poparzeniami, ostrożnie z tym podejściem do słońca. 72 godziny. Jeżeli powiedziałam dni, to przepraszam, 72 godziny, 3 dni. Tyle czasu potrzebuje opalenizna, żeby wyjść na powierzchnię skóry. Przepraszam, 72 godziny. Poza rumieniem, oparzeniami skóry mamy również starzenie, o którym za chwilę. Mamy również zmiany barwnikowe, czyli wszystkie pieprzyki, wszystkie znamiona, to wszystko jest spowodowane przez słońce. Jeżeli mamy przebarwienia, takie plamki, ciapki, to oznacza, że w tym miejscu melanina musiała być wytwarzana bardzo intensywnie, bo w tym miejscu bardzo dużo słońca musiało na tą skórę zadziałać. To, co ja obserwuję znowu u swoich klientek, badając je sprzętem Vizia, gdzie mogę sobie powiększyć do woli skórę, te z Was, które
miały już tą okazję, to wiedzą, jak można tutaj tą skórę zobaczyć bardzo szczegółowo. Bardzo często widzę w obrębie tutaj skóry pod oczami, czego nie widać gołym okiem, widzę pojawiającą się melaninę, bardzo jeszcze jasną, delikatną, ale taką, która dodatkowo może się pojawić mocniej na skórze i będzie po prostu tą skórę przyciemniała, będzie powodowała, że ta skóra będzie nieregularna, będzie ciemniejsza, będzie taka trochę poszarzała. To jest efekt nadmiernej ilości melaniny na skórze. Mamy również zmiany w obrębie DNA, zmiany nowotworowe. No i powiedzmy sobie otwarcie, mamy trzy rodzaje raka skóry. Rak podstawnokomórkowy, wszystko to w naskórku, kolczystokomórkowy, to w naskórku i mamy czerniaka. I te wszystkie trzy nowotwory razem są w tym momencie w top 3, czyli na podium stoją, jeżeli chodzi o ilość zachorowań w Polsce w ostatnich latach. Krótko mówiąc, nagle się okazało, że to korzystanie nasze ze słońca, kiedy otworzono nam granice, kiedy zaczęliśmy wyjeżdżać do ciepłych krajów, absolutnie nie stosując we właściwy sposób ochrony, kończy się w tym momencie rakiem skóry i to nie u 70-latka, tylko u 30 czy 40-latka. Więc to nie jest absolutnie powiedziane, że jak ja mam lat 36, to w ogóle nie ma zagrożenia raka skóry. No u mnie akurat jest zagrożenie, bo u mnie w rodzinie był czerniak, więc ja tym bardziej się przed opalaniem i słońcem bronię. Niemniej jednak nie ma tutaj jednoznacznej reguły, kto może, kto nie może. Wiadomo, że jeżeli są czynniki genetyczne, to jest to bardziej, to jest większa predyspozycja. Natomiast im mniej tak naprawdę przebywamy na słońcu i im bardziej chronimy nasze dzieci, bo na to zwracam uwagę, im bardziej dzieci się poparzą w dzieciństwie, a prawie każde dziecko chyba zostało poparzone przez słońce, no bo przecież się bawi, rodzice nie nadążają ze smarowaniem, o tym jak aplikować krem, o tym sobie za chwilę też powiemy. Im bardziej byłyśmy poparzone przez słońce, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie problem ze skórą w postaci czy na przykład rogowacenia posłonecznego, czy raka skóry. Także naprawdę to jest bardzo poważny problem. Dużo poważniejszy na razie w Niemczech. U nas się to, powiedziałabym, rozwija, ale to wcale nie cieszy, że to się rozwija. Fotodermatozy i miejscowa immunosupresja, czyli tak naprawdę reakcje na słońce, reakcje po słońcu, reakcje na połączenie słońca z lekami, ze składnikami aktywnymi. Zaraz powiem trochę więcej o samych tych lekach czy składnikach, czym one są, jak ich używać, na co zwrócić uwagę. Aneta, smarowanie się olejem, leżenie pół dnia na słońcu. Tak, to kiedyś przerabialiśmy. Myślę, że chyba każdy z nas ma jakiś epizod z posmarowaniem się czymś, co teoretycznie przyspiesza opaleniznę. No, to jest niestety tragedia w tym momencie, że coś takiego się dzieje, a to tylko niszczy skórę. Nie myśli się w wieku 15 lat, 14, 13, 18, nie myśli się o tym, co będzie za 10 lat, bo to się wydaje być tak odległą przyszłością, że to jest w ogóle, o Matko Boska, zdążę umrzeć wcześniej. Potem się okazuje, że ma się 30 lat, czy 40 lat i zaczynają być problemy ze skórą. Więc absolutnie nie tędy droga. No właśnie, jakie są te składniki fotouczulające? Najbardziej znanym witamina A jest składnikiem uczulającym. Ja kocham tę witaminę i ona genialnie działa na skórę. Mówię o kosmetykach, nie mówię o leczeniu trądziku, bo tutaj już mniej genialnie działa na skórę. Po prostu mocno wysusza i złuszcza zbyt intensywnie. Natomiast do pielęgnacji skóry, do działania przeciwstarzeniowego, rozjaśniającego jak najbardziej tak, ale niestety jest fotouczulająca. Krótko mówiąc, reaguje pod wpływem słońca, może dać efekt, w efekcie taki objaw, jakby skóra została poparzona, jakby ją ktoś przypalił papierosem, zaczerwieniona, opuchnięta, boląca. Zdecydowanie nie poleca się witaminy A stosować latem, aczkolwiek są głosy, że witaminę A powinniśmy stosować przez cały rok.
Oczywiście wtedy w mniejszym stężeniu i zdecydowanie z bardzo, bardzo skuteczną i bardzo troskliwą ochroną skóry przed promieniowaniem słonecznym. Ponieważ większość z nas tego nie robi, to na wszelki wypadek ja też wolę zarekomendować, żeby witaminy A latem nie używać. Mocne kwasy, glikolowy, salicylowy, szczególnie o dużych stężeniach, to też są kwasy, które mogą podrażnić skórę, chyba że są, znaczy inaczej, salicylowy w niewielkim stężeniu jeszcze, glikolowy z racji tego, że ma bardzo małą cząsteczkę, w ogóle bym go unikała, jeżeli chodzi o słońce. Nie ma sensu, naprawdę. Są inne kwasy, które można stosować, to jest kwas migdałowy, to jest kwas laktobionowy i bez najmniejszego problemu latem, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, chce regenerować skórę w ten sposób, można tych kwasów używać w postaci peelingów chemicznych, czy do domowego stosowania, czy u kosmetyczki. Ale oczywiście to nie zmienia faktu, że skórę po takim zabiegu przed słońcem należy bardzo mocno chronić. To z całą stanowczością podkreślam. To musi być ochrona skóry zawsze z tym połączona. Kolejna grupa leków. Bardzo dobre pytanie. Sprawdzę. Nie jestem pewna w tym momencie. Sprawdzę, czy sikimowy może być. Sprawdzę i dam znać. Najwyżej na Facebooku, bądź już jakby w informacji prywatnej na maila, ale dam znać. Kolejna grupa to leki z grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych, czyli wszystkie ibuprofeny, toprofeny, olfeny, diklofenaki, naproxeny, etc., etc. Szczególnie stosowane na skórę, czyli wszystkie maści, żele, jeżeli coś nam się dzieje, mamy jakąś kontuzję, obolało jakieś miejsce, ostrożnie, naprawdę ostrożnie z tymi preparatami. Absolutnie nie wychodzimy z nimi, posmarowane nimi na słońce, na plażę, opalając się, bo w tym miejscu, gdzie je mamy, momentalnie zacznie się problem. Również zioła, i zaraz się zdziwicie, bo o dziurawcu to pewnie część z Was słyszała. Właśnie Agnieszka o tym mówię. Dziurawiec jedne i drugie, w kosmetyce i doustnie, czyli picie herbatki z dziurawca, niestety również może wywołać reakcję uczuleniową na słońce, ale podejrzewam, że bardzo mocno się zdziwicie, że powiem, że również rumianek, nagietek, arnika czy sporadycznie skrzyp polny również może wywołać reakcje alergiczne ze słońcem. Gdzie teoretycznie, jak coś się dzieje ze skórą, to sięgamy po rumianek, po arnikę. Więc tutaj też uwaga i ostrożnie z tymi ziołami, żeby nie przedobrzyć, żeby nie spowodować sobie tutaj problemów. Ha. Agata, podejrzewam, że tej bergamotki tam jest bardzo niewiele. I tutaj w przypadku olejków eterycznych to mówimy z kolei o stosowaniu na skórę, czyli głównie perfumy. Więc raczej herbata Earl Grey z olejem z bergamotki nie powinna w żaden sposób wpływać na skórę, chyba że masz wyjątkowo podatną skórę na uwrażliwienia. Natomiast nie, tu mówimy typowo o ziołach, takich jak nagietek, rumianek, dziurawiec oczywiście. Natomiast o olejkach mówimy z kolei stosowanych na skórę, głównie perfumy, tak? Czyli bergamotka, wszystkie cytrusowe, czyli te, które są szczególnie stosowane, bo to są lekkie, letnie zapachy. Uwaga na stosowanie tego przed wyjściem na plażę, ponieważ już też w dermatologii mówi się o tak zwanym naszyjniku, czyli psikamy się tu za uchem, psik, psik, i to nam tu spływa, razem ze słońcem zaczyna reagować i tworzy nam się tutaj stan zapalny, jakieś przebarwienie i coś, czego kompletnie, absolutnie nie chcemy mieć.
Wierzę, bo wiele osób je lubi. Ja mówię przede wszystkim o tym, żeby nie stosować perfum, wód toaletowych, zapachów na plażę. To nie oznacza, że jak sobie gdzieś idziemy po mieście, to nie możemy się tym spsikać, ale to też bardziej w tym momencie proponowałabym psiknąć sobie po ubraniu delikatnie, a nie po skórze. Letnich mgiełek do ciała też bym się, nie ukrywam, bała. Bo to nie tak, nie takie oczywiste. Inaczej, każda z tych rzeczy po prostu musiałaby mieć sprawdzony skład. Dobra, i zostały nam jeszcze barwniki. Tu przede wszystkim barwnik, który był do tej pory wrzucany w ten worek, to był róż bengalski, którego już się aż tak bardzo nie stosuje. Natomiast ja powiedziałabym tak, ogólna zasada jest taka, że jeżeli idziemy, tu mówimy o plaży, mówimy o intensywnym słońcu, to ja bym makijażu po prostu kolorowego już nie stosowała. Po prostu dajmy sobie spokój, to jest bez sensu. Chrońmy skórę, nie dodawajmy jej więcej substancji, które potencjalnie mogą po prostu zareagować ze słońcem. No dobra, to co z tym starzeniem? Parę o tym słów, bo to jest istotne. To nie jest może coś, o czym w tym momencie każda z Was myśli. Natomiast jak widzicie, dwa obrazki. Ten jeden tego pana Billiego McEligota, dużo bardziej pokazujący i dużo mocniej pokazujący, jak słońce działa na skórę. To jest kierowca tira, który przez ileś tam lat, całe swoje życie jeździł tą samą trasą. No i oczywiście słońce padało przez szybę od lewej strony, od kierowcy. Zobaczcie, jak wielka jest różnica pomiędzy prawą a lewą stroną. To jest po prostu kolosalne i niesamowity przykład, jak słońce, promieniowanie UVA, jest w stanie zniszczyć skórę. Na co zwracam uwagę? Na to, że oczywiście, że proces starzenia u tego pana postępował, bo mamy zmarszczki tutaj bruzdy nosowo-wargowej, ale ona jest dużo bardziej widoczna po drugiej stronie. Tutaj dodatkowo jeszcze jest jedna bruzda, której nie ma tutaj. Pod powiekami oczywiście, że są opuchnięcia, ale tu są dużo większe. I ta cała część tu, to całe to jest typowe fotostarzenie. Taka szachownica. Taka po prostu nierówna linia, siatka zmarszczek, to się spotyka, to widać. Wszystkie zmarszczki mocniejsze, wszystkie zmarszczki bardziej opadające. Zobaczcie, jak mocno ta skóra została tutaj pociągnięta w dół, jak ona bardzo obwisła. Nawet widać po linii oka, że ta linia oka jest... Uda mi się zrobić to równo. Haha. No przecież oczywiście, że nie. No dobrze, nie będę kombinować, nie jestem biegła w obsługiwaniu tutaj tych kwestii. Ta pani po tej, to jest po mojej lewej, ale nie wiem, jak wy to widzicie, bo ja mam w odwróconym tutaj wszystko zwierciadlanym odbiciu. Więc ta pani to była nauczycielka, która przez 20 lat uczyła w jednej i tej samej sali. I znowu, tylko u niej z kolei prawa, też lewa strona była wystawiona na promieniowanie słoneczne, więc też widać, jak bardzo ta skóra różni się. Przy skórze cieńszej, delikatnej to może jest mniej widoczne, ale jest, ona jest cała poszatkowana, posiatkowana zmarszczkami takimi właśnie typowo fotostarzeniowym. Ten z kolei, on, to jest dla mnie genialny przykład tego, jak bardzo słońce działa na skórę. To jest były ratownik australijski, z australijskiej plaży, który miał mnóstwo zmian posłonecznych. No siłą rzeczy, pracował non-stop na słońcu. Skóry prawdopodobnie nie chronił w ogóle. I postanowił się tych wszystkich przebarwień, znamion, śladów posłonecznych pozbyć. I wszystkie te kropki pomarańczowe, które widzicie,
to są miejsca na jego skórze, gdzie on te znamiona, przebarwienia, ślady posłoneczne miał. I to pokazuje, jak mocno słońce operuje na naszej skórze, jak dużo tego później z wiekiem na naszej skórze się pojawia. Jeżeli chcemy się tego pozbyć, to nagle jesteśmy tak naprawdę cali, ciapkowani, więc nie warto. To jest zdecydowanie gra nie warta świeczki. Kolejny problem, który się pojawia przy słońcu, przy ochronie przed słońcem, czy właściwie przy braku ochrony przed słońcem, to są oczywiście przebarwienia. I mamy tutaj, mówimy o opiniach spowodowanych przez hormony, przez podłoże genetyczne, ale też mamy przebarwienia o podłożu wtórnym, czyli reakcji na różnorodne bodźce zewnętrzne. No i przebarwienia słoneczne, no to są te przebarwienia, które najczęściej tak naprawdę się pojawiają. Krótko mówiąc, tak jak Wam wspominałam, ten melanocyt, który jest tutaj w warstwie podstawnej naskórka, on produkuje cały czas melaninę po to, żeby chronić keratynocyty, żeby one sobie mogły spokojnie warstwami do góry przechodzić. Czyli za każdym razem, kiedy my mamy kontakt ze słońcem, to nagle produkowana jest melanina. My mamy kontakt ze słońcem, produkowana jest melanina. I ta melanina sobie krok po kroku, warstwa po warstwie, wychodzi na powierzchnię naszej skóry. Póki nasza skóra się złuszcza w tempie około 28 dni, to nie ma najmniejszego problemu. No, może nie najmniejszego, ale powiedzmy, że zazwyczaj nie ma problemu. Rzeczywiście ta skóra złuszcza się, rozjaśniają się te przebarwienia i wszystko jest ok. Ale na skutek czy słońca, czy jeszcze dodatkowo podłoża genetycznego, czy hormonalnego, na skutek też tego, że ta skóra z wiekiem zaczyna spowalniać, tych przebarwień na skórze zaczyna się robić coraz więcej. Jeżeli jeszcze ktoś miał problemy z trądzikiem, i pojawiały się problemy, stany zapalne, krostki zapalne i one były w jakiś sposób mechanicznie usuwane, to w tych miejscach, gdzie były usuwane krostki, może się również pojawić przebarwienie. To jest tak zwane przebarwienie mechaniczne bądź przebarwienie pozapalne. To, co z tym robić, postaram się opisać w środowym artykule na blogu, więc dzisiaj tym tematem się zajmować nie będziemy. Potrzebujemy jeszcze informacji na temat wolnych rodników. I muszę tu zaraz powiedzieć, pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Tylko przepraszam, na chwilę wyłączę dźwięk i spróbuję wrócić mój głos do normalności. No dobra, już jestem. Jest odrobinę lepiej. Pod wpływem słońca bardzo mocno wytwarzają się w naszej skórze wolne rodniki. Wolne rodniki, tak żeby wszyscy mieli jasność, to są reaktywne formy tlenu, które wytwarzają się w naszej skórze codziennie, non-stop, niezależnie od tego, czy my jesteśmy na słońcu, czy nie. Ale słońce niestety zaczyna wzmagać te procesy. Zaczyna powodować, że w naszej skórze wolnych rodników jest coraz więcej, a wolne rodniki niszczą nasze białka, głównie kolagen, elastynę i DNA, będąc również rakotwórczymi, czy powodując mutacje w DNA, które mogą skończyć się rakiem, nie tylko skóry, co jest ważne. Więc uwaga na słońce jest również dlatego, że trzeba tą skórę chronić przed powstawaniem wolnych rodników. Tu w tym momencie, ponieważ należałoby powiedzieć o stosowaniu antyoksydantów, ale to nie dzisiejszy jest temat, więc ja tylko o tym wspomnę, a potrzebne mi jest to również te antyoksydanty do tego, że jednym z najbardziej popularnych, silnych antyoksydantów i najbardziej skutecznych antyoksydantów jest witamina C i witamina E. I znalazłam dzisiaj informację, która nie ukrywam, wkurzyła mnie niemiłosiernie w jednej z książek, że witamina C jest fotouczulająca. Nie jest to prawdą. Witamina C nie jest fotouczulająca, jest bezpieczna dla naszej skóry, jest potrzebna naszej skórze, można ją stosować 365 dni w roku. Mało tego, ona pełni swego rodzaju rolę, może nie filtra słonecznego, ale ochrony właśnie skóry przed promieniowaniem słonecznym, żeby nie wytwarzały się wolne rodniki, więc ja bym powiedziała, że latem, jeżeli nie ma innej opcji, to serum antyoksydacyjne z witaminą C i krem z filtrami są absolutnie podstawą pielęgnacji na dzień. I mówię o wyjazdach oczywiście, bo jak jesteśmy w domu, w mieście, to
to tych możliwości jest trochę więcej. Latem, jak wyjeżdżamy, to tego aż tak dużo nakładać na skórę nie chcemy, bo jest gorąco. Witamina C z witaminą E plus krem z filtrami to jest absolutna podstawa. Tyle. Czy jakieś pytania, dziewczyny, do tego, co do tej pory powiedziałam? Poczekam chwilkę. Witaminę C i witaminę E, Hanna, można stosować zarówno na skórę, jak i doustnie. Żadna z tych witamin na skórze stosowana nie będzie przeszkadzała. Mało tego, z racji tego, że słońce operuje na skórę, to będzie dodatkowo skórę chroniła witamina C z witaminą E przez skórę. Doustnie skóra może tego nie otrzymać. Tak, Anna, serum z witaminą C na lato można stosować i to serum Marta z biochemii urody, które polecałam, tak może też być. Czy witamina C i witamina E są fotostabilne? Tak, są. Dobra. Bardzo proszę dziewczyny, to idę dalej, kontynuuję. Mamy pytanie, jak skóra się chroni przed słońcem, bo skoro to słońce jest tak, no powiedzmy sobie otwarcie, niszczące skórę i to Wam przed chwilą pokazałam, i skoro to słońce tak źle działa na skórę, no to jak skóra się chroni przed słońcem? Po pierwsze, melanina. Opalenizna nasza nie jest wynikiem tego, że skóra chce być piękna. To absolutnie nie jest w żaden sposób próba upiększenia naszej skóry. To jest obrona skóry przed słońcem. Z tą melaniną, to widzicie tutaj, bardziej widać tutaj te plamki tej pani, bo tutaj właśnie widać pod okiem to, o czym mówiłam, że coraz częściej się pojawia i to dość mocno tej pani jest wyraźne i widoczne. Tu to jest zdjęcie ulotkowe, to nie jest żadna z moich klientek, ale dokładnie tak samo przy badaniu skóry, tą skórę obserwujemy. Tu widać, jak dużo melaniny na tej skórze już jest wyłapane przez system, a to zdjęcie pokazuje nam potencjalnie, czy są plamki UV pod powierzchnią skóry i czy mamy się tym zająć i bronić przed tym, czy też nie. Krótko mówiąc, tak jak Wam pokazywałam na wcześniejszym slajdzie, gdzie był melanocyt tutaj na dole, to tu widzimy na górze melaninę, a te plamki UV to jest to, co jest tu pod powierzchnią skóry, co się może pojawić na skórze, ale nie musi. Jak działają filtry? Przechodzimy już w tym momencie do, może nie do meritum, bo cały czas jesteśmy w meritum, ale już do tego, jak tą skórę chronić. A, jeszcze jedna rzecz, której nie powiedziałam. Poza melaniną skóra chroni się w jeszcze inny sposób. Mianowicie grubieje nam na skórek. Krótko mówiąc, zaczyna być ta skóra taka bardziej szorstka, taka bardziej grubsza. To jest naturalny mechanizm obrony skóry przed filtrami, dlatego że ten naskórek również działa trochę taki pogrubiony, warstwa rogowa pogrubiona, działa trochę jak filtr słoneczny, bo odbija promieniowanie od powierzchni skóry. Co my możemy zrobić? Czyli jak stosować filtry, i jak do nich podejść, i jak je ugryźć, żeby rzeczywiście mieć skórę chronioną, być bezpiecznym i czuć się dobrze, bo to jest najważniejsza kwestia. Mianowicie mamy dwa rodzaje filtrów, o tym jeszcze za moment Wam je pokażę. Tak myślę, czy od tego nie zacząć. Poczekajcie, spojrzę tylko sobie na pielęgnację. Znaczy na prezentację, przepraszam. Dobra, to idźmy tak, jak jest. Filtry działają na dwa sposoby. Filtry fizyczne, czyli tak zwane mineralne, naturalne, to są filtry, które tak jak widzicie, tutaj jest pokazane, że promieniowanie dociera do skóry i jest odbijane przez ten filtr, czyli działają na bazie lustra. W
W dużej mierze, one w minimalnym stopniu absorbują promieniowanie, raczej je odbijają. Natomiast filtry organiczne, czyli chemiczne inaczej mówiąc, to są filtry, które pochłaniają promieniowanie. To się dzieje w warstwie rogowej naskórka i pochłaniając to promieniowanie, zamieniają jego energię na energię cieplną, część wydalają na poza powierzchnię skóry, część funkcjonuje dalej w powierzchni skóry w głębszych warstwach. Czyli wyglądałoby to tak, że jest to promieniowanie pochłaniane tutaj, powiedzmy tu działa nam filtr, część energii, zmienimy kolor, część energii promieniowania tutaj coś się dzieje, jest jako energia wydalone ze skóry, a część jest rozproszone w głębi skóry. W ten sposób działa filtr chemiczny. Jak są oznaczone kremy? Do samych kremów jeszcze wiemy, jak je nakładać, natomiast to jest dalej bardzo ważna teoria, dlatego że na kremach powinny być dwa rodzaje oznaczeń. SPF, i chciałabym, żebyście to bardzo mocno zapamiętały, SPF pokazuje ochronę przed promieniowaniem UVB. Tylko, czyli jeżeli widzimy produkt, który ma napisane SPF 50+, SPF 30, SPF 40, to znaczy, że to jest ochrona przed promieniowaniem UVB. To nie oznacza, że ten produkt chroni nas od razu przed UVA. Do UVA są dwa inne oznaczenia. Jest stosowane oznaczenie PPD łamane przez IPP, albo coraz częściej wykorzystywane, szczególnie w koreańskich markach, ale w innych też, PA i plusiki. Im więcej plusików, może być od 1 do 3, 3 plusiki to jest maksymalna ochrona, wysoka ochrona, 2 plusiki to jest średnia, 1 plusik to jest niska ochrona przed promieniowaniem UVA. Ja Wam powiem na końcu, jak będę mówiła o produktach, które produkty, te, które sprawdziłam, bo to też nie są wszystkie, pewnie z tego za chwilę wyjdą kolejne do sprawdzenia, powiem, jak tak na dobrą sprawę należy patrzeć na produkty. Dostałam, przepraszam, komunikat, że kogoś wywaliło. To ja zrobię tylko, dajcie mi minutę, muszę zrobić jedną rzecz jeszcze. Już momencik. Już momencik, już momencik. Już momencik, już momencik. Krótko mówiąc, rozszerzam jeszcze konto, żeby osoby, które próbują wejść, mogły wejść. Przyznam szczerze, że nie spodziewałam się takiej frekwencji. Tylko napiszę, poprawiłam konto. Dobra, już. Także widzicie, wszystko jest na bieżąco weryfikowane i sprawdzane. Tylko UVA czy też UVB? PPD i IPP, PA z tymi plusikami dotyczy tylko UVA. Już powinno być wszystko, Alicja, ok. Dobra. I teraz bardzo ważna kwestia. Nie przygotowywałam do tego oddzielnie slajdu, natomiast będę to tłumaczyć. I już mówię. Dobra, głos odzyskałam. Co oznacza to SPF 50+?
I co to oznacza dla nas w momencie, kiedy stosujemy krem z filtrami? SPF 50+ to jest oznaczenie pokazujące, jest specjalny na to współczynnik do wyliczenia, które mówi nam przy SPF 50+, to jest maksymalne oznaczenie, wyższego już nie ma, że do skóry dociera 90, przepraszam, dociera tylko 2% promieniowania, 98% promieniowania teoretycznie jest zablokowane. Teoretycznie, zaraz rozwinę, dlaczego mówię teoretycznie. Przy SPF 30 mówimy o 93% skuteczności ochrony, teoretycznie, czyli 93% promieniowania UVB jest zablokowane. Przy 20 jest 95, jeżeli się nie mylę, coś w tym stylu. Wszystko, co poniżej, tak na dobrą sprawę, to już zaczyna być za niskie, za delikatne. To już wchodzą w zupełnie odwrotne jakby proporcje. Krótko mówiąc, SPF 15 blokuje 7% promieniowania versus 93, które blokuje 50. Więc wszystkie filtry poniżej tak naprawdę 20 to już nie mają sensu. One tak na dobrą sprawę nie chronią prawie w ogóle przed słońcem. Mówimy oczywiście o filtrach do wychodzenia bardzo słoneczne dni na plażę. Wtedy rzeczywiście ta ochrona musi być dużo wyższa. Co to oznacza dla nas? Jak to SPF zostało liczone? To się oczywiście nazywa Sun Protecting Factor i zostało to liczone w następujący sposób. Mianowicie, gdy zakładając, że ja, Agnieszka Zielińska, z moją skórą mogę na słońcu przebywać bez żadnej ochrony, tak z 10, maksymalnie 15 minut, zanim zacznę czuć ciepło i parzenie, myślę, że 10 jest takie optymalne, to została zbadana, jakby zmierzona w takiej sytuacji przy oznaczeniu kremu z filtrami, jest mierzona ilość słońca, promieniowania, które moja skóra w tym czasie 10 minut otrzymała. I krem z oznaczeniem SPF 50+ oznacza dla mnie, że 50% więcej tego promieniowania moja skóra może przyjąć, zanim zostanie znowu poparzona. Ale to są bardzo nienamacalne rzeczy, tak? To nie oznacza, że jeżeli ja mogę 10 minut na słońcu bez filtra funkcjonować, to SPF 50+ chroni mnie 50 razy dłużej, czyli 50 razy 10. Absolutnie to tego nie oznacza. To jest mowa o dawce energii, o dawce promieniowania ultrafioletowego, UVB podkreślam, bo nie UVA, a ono też działa, czyli dawce promieniowania UVB 50 razy mocniejszej niż przyjęłabym w tych warunkach bez ochrony słonecznej. Czy to jest dla Was jasne? Może inaczej, czy jasne jest dla Was to, bo to jest najważniejsze, że SPF 50+ nie oznacza, że mogę siedzieć 50 razy dłużej na słońcu? I poproszę o 50 razy, 49 razy tak. Super. Odśwież Kinga, proszę, stronę, bo u mnie wszystko jest dźwięk na żywo, wszystko gra. Więc prośba, żeby odświeżyć stronę u Ciebie. Dobra, idziemy dalej. W razie czego, jeżeli mnie nie widzisz, ale słyszysz, to też jest ok, bo jakby mnie nie trzeba aż tak bardzo widzieć. Trzeba mnie tylko słyszeć. Póki mówię i jestem słyszalna, to jest ok. Ważna rzecz jest taka, że trzeba pamiętać o tym, że większość z nas jest w tak zwanym
fototypem drugim. Fototypy to jest skala ustalona przez Fitzpatricka i według tej skali się ocenia, jakim kto jest fototypem i jakie ma potencjalne ryzyko jakby reakcji na słońce. My w większości jesteśmy dwójką bądź trójką. Dwójka to jest północnoeuropejski, trójka to jest środkowoeuropejski, ale pamiętajmy, że my jesteśmy teoretycznie z natury Słowianki, w związku z tym blond włosy, długie warkocze, piękna, jasna skóra, płytko unaczyniona, więc raczej bym szła w kierunku północnoeuropejskiego drugiego typu, jasny, ciemny blond, jasna skóra i w związku z tym reaktywna, niż tak na dobrą sprawę środkowoeuropejski, chociaż nie oznacza, że tego nie ma, bo jak widzicie, jest tutaj większość populacji, jednak to jest ten środkowoeuropejski. Na to zwracam uwagę, żeby o tym pamiętać i żeby chronić swoją skórę odpowiednio do tego, co się tak na dobrą sprawę, co powinniśmy z naszą skórą robić. Zrobiłam taką tabelkę, że jej sama nie widzę. Bardzo fajnie. A, no dobra, to już wiem. Słuchajcie, to przeczytam chwilowo, mnie nie będziecie widzieć, ale już mówię, co tam jest na tej tabelce. Jest intensywność promieniowania, jest pokazane, jak powinny być chronione tak naprawdę skóry. Krótko mówiąc, skóra dziecka tak na dobrą sprawę może wytrzymać na słońcu około 5 minut ma naturalną ochronę. Skóra ta niezwykle jasna, wrażliwa, czyli ta celtycka, to jest 5-10 minut. Ta północnoeuropejska to jest 10 do 20 minut. Wrażliwa, taka no, typowo, no, niby normalna karnacja, ale taka troszeczkę ciemniejsza, ale jednak wrażliwa na słońce 20-30 minut, a mniej wrażliwa z ciemną karnacją, czyli taką typowo południową, już wracam, to jest około 30-40 minut. Także zobaczcie, ile dziecko jest w stanie, jak krótko jest w stanie wytrzymać na słońcu bez wsparcia ze strony filtrów, a my bardzo często troszeczkę tutaj zaniedbujemy skórę dzieci, zapominamy o tym, że ona jest nie w pełni wykształcona, że jest bardzo wrażliwa i że tak naprawdę po 5 minutach już powinna być chroniona, najlepiej przed, bo pamiętajmy, że filtry trzeba nałożyć przed ekspozycją na słońce, ale do tego jeszcze dojdziemy. Przechodzimy do rodzajów filtrów i od razu powiem jedną rzecz. Nie wierzę, nie uznaję i absolutnie nie wydaje mi się być rozsądnym, prawdopodobnym stosowanie filtrów naturalnych w takim znaczeniu, że na przykład ktoś pisze, że właściwościami oleju z pestek malin to jest również naturalna ochrona przed słońcem. Nie mówię o filtrach naturalnych, o których za chwilę powiemy, mineralnych, czyli tlenek cynku, dwutlenek tytanu, ale mówię o tym, że na przykład, nie wiem, wyciąg z granata ma naturalne właściwości ochronne przed słońcem. Albo nawet witamina C, o której wspominałam, ona może wspomóc skórę w ochronie przed szkodliwym działaniem słońca wewnątrz, czyli przed działaniem wolnych rodników, ale nie jest naturalnym filtrem. Absolutnie nie. Więc proszę, zwracajcie uwagę na takie rzeczy, i nie bierzcie tego jako pewnik, co oznacza, że produkty, które twierdzą, że tak, tu mamy takie składniki, które zapewniają naturalną ochronę przed słońcem, ja bym nie ryzykowała. Nie. Skóra jest dla mnie warta więcej niż to ryzyko, które w tym momencie bym podjęła, stosując, nie wiem, czy olej z pestek malin, czy wyciąg z granata, czy jakieś inne składniki typowo naturalne, bioorganiczne, które teoretycznie mają nam dawać ochronę przed słońcem. Nie ma na to żadnych dowodów, żadnych działań, żadnych badań. Unia Europejska tego nie wpisała również na listę filtrów. My ich mamy, filtrów mamy wpisanych w tym momencie 16 czy 19, już moment sprawdzam. Mam tutaj
notatki. My mamy, przepraszam, 29, USA mają 16. Mamy 29 filtrów, nie ma na nich w żadnym stopniu ani oleju kokosowego, ani innych tego typu rzeczy, więc absolutnie tego nie traktujemy jako filtr. No dobra, to jakie mamy te filtry? Trochę jeszcze teorii, ale już przechodzę. O, super Alicja, że jesteś, że się udało. Ale już wracamy, tak, przechodzimy do tej praktyki, czyli do tych kremów konkretnych. Co jak? Mamy dwa typy filtrów. Mamy filtry mineralne, kiedyś się nazywały fizyczne. To jest głównie tlenek cynku i dwutlenek tytanu. I w tej tabeli, którą macie, słuchajcie, przed oczami w tym momencie, w nawiasie na biało macie nazwę, która najczęściej pojawia się w składzie INCI, czyli w składzie kosmetyku Ingredients. Czyli krótko mówiąc, jeżeli weźmiecie sobie opakowanie kremu i spojrzycie na składy tego, tak jak tutaj mam tu, to te nazwy, które są tutaj na biało, to będą te nazwy filtrów, które najczęściej się pojawiają. Są oczywiście też inne, ale te są najczęściej pojawiające się. Krótko mówiąc, tlenek cynku to jest zinc oxide, bo to się z angielskiego czyta. Dwutlenek tytanu, titanium dioxide. Potem mamy awobenzonę i wybaczcie, nie będę czytać tych wszystkich nazw w tym momencie, bo one są dość długie i skomplikowane. Kiedyś był znany jako parsol 1789, teraz to jest butyl metoksy dibenzoylmetane, czy metain. Tinosorb S i Tinosorb M, Mexoryl SX i Mexoryl XL. Te dwa meksoryle są zarezerwowane dla grupy L'Oreal i to są opatentowane przez tę grupę. Potem mamy octinoxate, czy octinoxate, octokrylen, oxybenzone, oxybenzon, octisalate i homosalate, czyli octisalate i homosalate. To są najczęściej pojawiające się filtry. Jak powiedziałam, my mamy ich dopuszczonych w Unii Europejskiej 29, ale te z tych, które sprawdzałam kremów, pojawiają się najczęściej. Co nie oznacza, że nie budzą oczywiście wątpliwości. Zaraz o tym też powiem i zaraz je pokażę. Co ważne, i chciałabym, żebyście też o tym pamiętały, każdy z tych filtrów ma określone, dopuszczone procentowe stężenie używania tego filtru. To nie jest tak, że producent może sobie dowrzucić dowolną ilość, szczególnie paradoksalnie ma to znaczenie przy dwutlenku tytanu, który wydawałoby się, że jest bezpieczny, bo jest mineralny, ale zaczynają być stosowane filtry mineralne, tlenek cynku, dwutlenek tytanu w wersji nano, nanocząsteczkowej. To jest znowu obowiązek oznaczenia tego na opakowaniu, w składzie, czyli będziecie miały titanium dioxide w nawiasie nano. I tego titanium dioxide razem i nano, i nie nano może być w kremie 25%. To nie jest napisane na opakowaniu i oczywiście, że nie jesteście w stanie tego sprawdzić, ja też nie. Natomiast mówię Wam o tym po to, żeby się też uspokoić, że to nie jest tak, że jakaś dowolna ilość jest wrzucana i to nie daj Boże może być szkodliwe bądź nie. To, na co zwracam uwagę, jasne, Monika, rozumiem. To napiszę, bo nie ma posłań dźwięku. To, na co zwracam uwagę, to, żeby ostrożnie podchodzić do filtrów z dwutlenkiem tytanu, do kremów z filtrem z dwutlenkiem tytanu, który jest w sprayu. Dlatego, że cząsteczki nano, które są dużo mniejsze, bo to o to chodzi, są dużo mniejsze, łatwiej się rozprowadzają, w związku z tym te konsystencje tych kremów z filtrami są lepsze, mogą niestety przenikać do płuc, czyli mogą być wdychane. I wtedy stają się one szkodliwe dla naszego zdrowia, bo wtedy mogą być rakotwórcze, mogą odpowiadać za nowotwór, za raka płuc. Ale myślę, że nie nadużywamy kremów z filtrami, więc nie ma się tutaj jakoś bardzo co nagle
straszyć, że o Matko Boska, powinnam zrezygnować z dwutlenku tytanu. Czy filtry mineralne mogą wysuszać skórę? Mogą wysuszać trochę skórę, dlatego że one są, już mówię, tlenek cynku, jeżeli jest używany, to tlenek cynku jest absorbentem sebum również, tak jak cynk. Dwutlenek tytanu, one mają taką wszystkie lekko ściągającą konsystencję. To są te filtry, które pozostawiają tą białą warstwę, które pozostawiają ten biały ślad. Zaraz Agata odpowiem na to pytanie. Więc tą skórę delikatnie mogą wysuszać, jeżeli są używane same. Natomiast większość produktów, żeby ta w ogóle konsystencja mogła się na skórze rozsmarować, już wkłada do kremu, do preparatu, wkłada oleje i na przykład może to być, tak jak patrzę na jeden z dziecięcych produktów, oczywiście są emolienty, są również oliwa z oliwek, jest lanolina, jest masło shea, także jest tego trochę, jest olej z lnu, alantoina, także jest tego trochę. To nie jest tak, że musimy, wychodząc na plażę z dzieckiem, od razu nasmarować go kremem pod. Bardziej powiedziałabym, że ważne jest, jaki zastosujemy krem potem, po zmyciu tego filtru, bo ten filtr trzeba zmyć. Ale o tym, jakie kremy dla dzieci stosować, to była oddzielna tutaj historia na grupie, także zapraszam na grupę i tam są wszystkie informacje, jak pielęgnować skórę dzieci, bo tu się nic nie zmienia, cały czas te same produkty, cały czas te same zasady. Agata, czyli nie mamy się obawiać dwutlenku tytanu, tego nie nanofiltrach? Moim zdaniem nie. Nie znalazłam żadnej informacji, że dwutlenek tytanu jest niestabilny, że w jakikolwiek sposób ulega degradacji. Jest to jeden z bardziej stabilnych filtrów razem z dwutlenkiem tytanu. Mogą czasami mieć delikatne działanie podrażniające, ale to jest bardziej kontakt ze skórą. Raczej się tego absolutnie nikt po nich nie spodziewa. To są jakieś bardzo, bardzo sporadyczne przypadki. Dużo więcej podrażnień, dużo więcej alergii kontaktowych jest po filtrach organicznych, czyli chemicznych. Dwutlenku tytanu. Ja jeszcze poszukam, posprawdzam to w kontekście naszej korespondencji, że ten dwutlenek tytanu może się potencjalnie degradować do mniejszych cząsteczek i być potencjalnym przyczyniaczem się do tworzenia wolnych rodników. Nie znalazłam takiej informacji, nikt tego nie potwierdza, nie było żadnej weryfikacji ze strony Unii Europejskiej i panelu ekspertów, także myślę, że nie, że tego kremu, tego filtra bym się nie obawiała. Co z chemicznymi? Czy się ich obawiać, czy nie? To może Wam pokażę kolejny slajd, gdzie mamy tabelę. Haha, prawie niewidoczną w tym momencie, przynajmniej z mojej perspektywy. Nie wiem, jak Wy ją widzicie. Są filtry chemiczne, takie jak oktokrylen, octinoxate, PABA, czyli tak zwany aminobenzoic acid, awobenzone, jeden z lepszych filtrów paradoksalnie chroniących przed UVA, homosalate, oxysalate i jeszcze jeden, którego nazwy z pamięci nie znam, ale już mówię. Już momencik. I enzacamen, czyli 4-metylbenzyliden camphor. To są takie filtry, które najczęściej się pojawiają z jakąś negatywną historią. Najbardziej negatywną historię ma, już patrzę na moją ściągawkę, ma oktokrylen, który według strony EWG, o, dziękuję Agnieszka, czyli tu, jeżeli widzicie, to jest ta, włącz pełny ekran, to jest ta ikonka, przynajmniej tu u mnie, natomiast nie wiem, jakby to widzicie, więc dzięki Agnieszka za podpowiedź. Natomiast o co chodzi?
Jest taka strona, która rzeczywiście bardzo tutaj ostro weryfikuje różnego rodzaju składniki. Ona się nazywa EWG.org, cała organizacja, i przyznaje ona pewnego rodzaju ranking składnikom, również filtrom, na ile jest bezpieczny, na ile jest niebezpieczny. I te cztery czy pięć filtrów, czyli homosalate, oxybenzon, octocrylen, octisalate i octinoxate, to jest pięć filtrów, które zasadniczo mają dość różną reputację, bo oceny mają od 3 przez 4, 6 i 8. Najgorszą opinię ma oxybenzon, który jest podejrzewany o to, że może być rakotwórczy, że również może, ja sobie też zrobię tutaj pełny ekran, żeby zobaczyć. Ach, nic mi się tu nie zmieniło, poczekajcie momencik. Dobra, oksybenzon. Jest podejrzewany o to, że jest rakotwórczy, tak, mamy tutaj. I właściwie głównie o jego toksyczność też chodzi, o toksyczność ze skórą. Przeanalizowałam w przypadku oksybenzon, przeanalizowałam informacje z panelu ekspertów mówiące o tym, że w określonych tak naprawdę dawkach, które są ustalone przez Radę Ekspertów i są do stosowania, dostosowania przez producentów, że tenże filtr nie ma takiej opcji, żeby być fototoksycznym, więc tu nie podchodziłabym tak bardzo rygorystycznie, jakby jednoznacznie, zero-jedynkowo, że jeżeli filtr ktoś gdzieś znalazł informację, że być może, że potencjalnie, to oznacza, że w ogóle należy go skreślić. Bo to są w każdym z tych przypadków, czy mówimy o octinoxate, czy mówimy o octocrylenie, czy mówimy o homosalate, czy o oksybenzonie, to są pojedyncze przypadki, że prawdopodobnie coś się zadziało, prawdopodobnie nie jest potwierdzone, bo nie wiadomo, z czego się to coś, co się zadziało, wzięło. Homosalate jest podejrzewany o absorpcję przez skórę, ale ta absorpcja przez skórę przy stężeniu tego filtra w 6%, czyli tyle, ile jest dopuszczalne, jest maksymalnie 2% z tego 6% jakby, czyli z tego stężenia procentowego w całym kremie wchłania się 2%. Więc to nie jest bardzo aktywne, intensywne tutaj działanie. Avobenzone jest niestabilny, tak samo jak octinoxate, ale może być stabilizowany przez inne filtry i wtedy nie ma degradacji i nie ma też problemu z działaniem jakby tutaj degradacyjnego filtra, który może powodować uszkodzenia skóry. Filtr, który rzeczywiście był bardzo mocno fotouczulający, to była PABA, aminobenzoic acid, i to jest filtr, który właściwie już jest nieużywany w kremach z filtrami. W tych, które ja sprawdzałam dla Was, o których Wam powiem, na pewno go nie ma. Octocrylen rzeczywiście może być fotouczulający delikatnie, może reagować, może potencjalnie uszkadzać komórki skóry, ale jednocześnie też jest bardzo dobrym stabilizatorem innych filtrów i to jest trochę coś za coś. Więc żeby też uspokoić trochę tutaj to, co przed chwilą powiedziałam, uspokoić to, co się dookoła filtrów też dzieje, my nie używamy filtrów aż takiej ilości, żeby one potencjalnie były dla nas szkodliwe. Tu wracamy do początku całego webinaru, czyli tego, co powiedziałam na początku, wszystko jest ok, jeżeli mamy dobrą równowagę hydrolipidową, bo wtedy skóra sobie z tym poradzi. Ten ostatni filtr, który Wam wspomniałam, Enzacamene, to jest filtr, który jest, nawet nie potencjalnie, jest potwierdzone, że rzeczywiście ma wpływ na układ dokrewny i układ hormonalny i on nie jest dopuszczony do stosowania. Więc to wszystko mimo wszystkich wątpliwości. Unia Europejska weryfikuje, sprawdza, jeżeli coś jest nie tak, jeżeli są jakiekolwiek zapytania, to jest to weryfikowane. Ja czytałam 3 raporty dotyczące filtrów. Uwierzcie mi, nie była to
Bardzo przyjemna lektura, bo musiałam przeczytać niestety o tym, jak składnik, nie kosmetyk, ale składnik był testowany na zwierzętach. O tym, co się z tym zwierzęciem działo i jak grupa zwierząt reagowała, bo kosmetyki nie są testowane na zwierzętach, ale składniki niestety tak, bo w żaden inny sposób nie można sprawdzić. Inaczej, można, jest skóra, sztuczna skóra i na niej można, natomiast jeszcze to jest to za drogie i w związku z tym firmy wolą używać niestety zwierząt. Więc czytałam za każdym razem, czy jest mutagenny, czy jest karcerogenny, czy jest toksyczny, alergizujący itd., itd. Te wszystkie dane są bardzo niepotwierdzone, są bardzo płynne, a mówimy, no nie mówimy o naszej populacji tylko mówimy w ogóle o ogólnym stosowaniu i to w dawkach tych, które tam są zalecane do odpowiedniej ochrony, my tych dawek nie stosujemy na skórę. To też sobie powiedzmy otwarcie. My tego aż tak bardzo nie, w takiej ilości nie stosujemy. Za moment przechodzę do tego, co stosujemy i jak. Odpowiadam na pytanie Katarzyny, czy czerwone algi to skuteczny filtr przeciwko UVA, ale nie przed UVB? Moim zdaniem w ogóle bym nie traktowała czerwonych alg jako skuteczny filtr. Przepraszam bardzo, nie wierzę w to, że czerwone algi. Jakkolwiek wierzę, że barwnik czerwony może pochłaniać światło, w związku z tym same algi mają takie właściwości, natomiast czerwone algi w kremie moim zdaniem nie mają, nie traktowałabym ich jako skuteczny filtr ani przeciw UVA, ani przeciw UVB. To jest moje zdanie. No dobrze, to teraz jak aplikować te kremy z filtrami? Po pierwsze, załóżmy, że na razie jesteśmy na plaży, na urlopie, czyli stosujemy nasze kremy z filtrami po to, żeby w pełni mieć ochronę przed słońcem. Tak? Za chwilę sobie powiemy o tym, co zrobić w ciągu dnia, kiedy jesteśmy po prostu w naszym mieście, jedziemy do biura i tak dalej. Zaczynamy najpierw od wersji hardcore i jesteśmy na plaży. Wersja hardcore, jesteśmy na plaży, oznacza, że stosujemy na skórę minimum, absolutne minimum, które jest, to jest serum antyoksydacyjne i na to krem z filtrami. Krem z filtrami trzeba nałożyć minimum pół godziny przed wyjściem na słońce, po to, żeby te kremy, jeżeli mają filtry chemiczne, po to, żeby filtry chemiczne mogły zareagować ze skórą i mogły stać się aktywne. Kremy z filtrami chemicznymi musimy nałożyć, jeżeli na to nakładamy jeszcze makijaż czy krem BB, no to nakładamy je najpierw, potem na to makijaż, krem BB. One reagują ze skórą, będą skórę chroniły przed słońcem, niezależnie od tego, czy na to nakładamy jeszcze dodatkową warstwę. Kremy z filtrami mineralnymi możemy sobie nałożyć też na makijaż. Zaraz Iza na to odpowiem. Możemy nałożyć sobie na makijaż, bo to one tworzą dodatkową warstwę na powierzchni skóry i odbijają promieniowanie UV. Tak to niestety jest, Iza. Odpowiadam na Twoje pytanie, czy filtry chemiczne z jednej strony chronią skórę przed słońcem, a z drugiej mogą być fotouczulające. Tak, może tak być, dlatego że te filtry chemiczne mają niestety to do siebie, że pewna grupa tych filtrów nie jest stuprocentowo stabilna. Czyli bardzo ważne jest nie tylko to, że w danym kremie jest filtr, ale również jak on jest połączony z innymi filtrami, żeby on się stał stabilny. Ja dlatego przestrzegam przed takim kupowaniem stosunkowo tanich kremów, czyli wszystkich marketowych marek, bo tam zwykle jest jeden czy dwa maksymalnie filtry chemiczne i one niestety mogą być niestabilne. One pod wpływem słońca, one i tak pod wpływem słońca ulegają degradacji. Tylko ta degradacja może być jakby znowu krok po kroku i zgodnie z założeniami, albo może być na zasadzie takie bam. I to wtedy może wywołać reakcję uczulającą. Może, nie musi. To są bardzo nieliczne przypadki, albo inaczej, dość liczne, skoro został filtr uznany za fotouczulający. Ale to nie jest tak, że każdego może to uczulić.
Niemniej jednak połączenie jednych i drugich zasadniczo gwarantuje nam najlepszą ochronę, z bardzo najlepszą ochronę i najlepszy komfort stosowania. Z bardzo prostej przyczyny są tylko trzy filtry, czyli tlenek cynku, Tinosorb S i Tinosorb M, które chronią przed pełnym spektrum promieniowania, czyli UVB, UVA1 i UVA2. Cała reszta chroni tylko przed wyrywkowymi promieniowaniami, głównie przed UVB, i teraz trzeba je tak uporządkować w tym kremie, to jest cały klucz tak naprawdę sukcesu, żeby te filtry wzajemnie się wspierały. Słońce najbardziej upodobało sobie filtry mineralne i na przykład ono uwielbia i na pierwszy jakby rzut degraduje, niszczy, zużywa filtry mineralne, czyli tlenek cynku, dwutlenek tytanu. Krótko mówiąc, jeżeli mamy je w kremie, to musimy mieć świadomość, że one zostaną zużyte jako pierwsze, a potem możemy mieć... A potem możemy mieć drugą barierę ochronną przed słońcem, czyli filtr chemiczny. Oczywiście znowu jest kwestia tego, jak długo na tym słońcu przebywamy. Po 2 godzinach te filtry przestają być też aktywne, jeżeli one mają kontakt ze słońcem non-stop przez 2 godziny, czyli leżymy plackiem na plaży, to przez 2 godziny te filtry się dezaktywują, degradują, one stają się po prostu nieaktywne. Czyli my musimy ponowić tą ochronę przed słońcem po 2 godzinach. Po 2 godzinach pełnego nasłonecznienia. Natomiast jeżeli nie spędzamy 2 godzin pełnego nasłonecznienia w ciągu dnia, to takie filtry, jak nakładamy w kremie, kremie BB czy kremie pod krem BB, jak najbardziej będą nas chroniły. Ale uwaga, jeżeli wychodzimy później na słońce, no to trzeba tą skórę jeszcze raz wzmocnić. Ja wychodzę z założenia, że ochrony skóry nigdy nie jest za mało, z bardzo prostej przyczyny. Żeby mieć ochronę na poziomie SPF 50, tak jak napisane jest na kremie, powinniśmy nałożyć tego kremu łyżeczkę do herbaty na twarz. Konia z rzędem temu, kto to robi. Nikt tego praktycznie nie robi. Krótko mówiąc, na twarz łyżeczka do herbaty, na ciało łyżka, na przód, na tył po łyżce i po łyżce na nogi. Zobaczcie, jakie to są ilości, które powinnyśmy zaaplikować na skórę, żeby mieć ochronę 50+. Tylko wtedy ta ochrona jest gwarantowana. Jeżeli nie nakładamy odpowiedniej ilości, to nie chronimy skóry w odpowiedni sposób. Czyli ten czas, który możemy przetrwać z mocną dawką słońca, automatycznie się skraca. Czy do tego, dziewczyny, macie jakieś pytania? Czekam, 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 bo widzę, że są komentarze pisane. Filtry mineralne są białe, oczywiście, że tak. Można je nałożyć na makijaż w bardzo prosty sposób. To znaczy wybrać sobie taki produkt, który ma dość dobrą konsystencję, czyli głównie opiera się na nanocząsteczkach. One są wtedy lepiej rozprowadzalne. I filtry mineralne, zresztą zaraz Wam pokażę, bo ja mam makijaż na twarzy, więc zaraz je nałożę. Najlepiej jest wklepać w tym momencie, czyli nie rozcieramy, tylko delikatnie wklepujemy. Wtedy ten efekt białości, oczywiście, że będziemy trochę białe, ale możemy się znowu odrobinę przypudrować. Natomiast efekt nierozstarcia makijażu będzie bardziej utrzymany. Alicja, nie, w ciągu dnia, znaczy jeżeli nie jesteś na plaży, jesteś w biurze, jesteś po prostu w normalnym rytmie swoim codziennym, co 2 godziny nie musisz się smarować. Te 2 godziny dotyczą ekspozycji na słońce, a nie 2 godzin w ciągu dnia.
Czekam jeszcze. Powoli będę brała kremy tutaj do siebie z filtrami. Tak, Agata, jeżeli po 8 godzinach wychodzisz z pracy, to lepiej dołożyć warstwę. Taka jest moja rada. Wolę w ten sam sposób. Aczkolwiek tak, Paulina, masz rację, aplikacja rano wystarcza na cały dzień, jeśli tylko do 2 godzin spędzimy na słońcu. Jednak szczególnie dla osób, które mają potencjalnie problemy z przebarwieniami, boją się słońca, to rekomendowałabym opcję dołożenia. Zaraz pokażę, jak dołożyć. Słuchajcie, przechodzę do produktów w takim razie. A, co ważne jeszcze a propos aplikacji. Jeżeli jesteśmy nad morzem, na plaży, na wakacjach i na przykład mamy napisane na filtrze, że jest waterproof, to niestety to nie jest prawda, bo te filtry nie są waterproof. One pod wpływem wody, szczególnie słonej, ulegają degradacji. Również nasz pot wpływa na filtry. Do tego jeszcze wycieramy się ręcznikiem po wyjściu z wody i te filtry ścieramy. Co oznacza, że po każdym kontakcie z wodą, z potem, z piachem, z ręcznikiem nakładamy ponownie kremy z filtrami. Tylko wtedy mamy pełną gwarancję, że rzeczywiście ta ochrona skóry jest. Agnieszka, tak zawiesiłam się nad Twoim pytaniem, bo cały czas myślę i przyznam szczerze, że się cały czas nad tym zastanawiam. Coraz więcej osób mówi o tym, żeby stosować tylko i wyłącznie filtry mineralne, czyli tlenek cynku, dwutlenek tytanu i takie są. Ja takie filtry rekomenduję każdej osobie, która ma problem z przebarwieniami, która ma problem z plamkami, z melaniną, z bardzo prostej przyczyny. Ta energia cieplna, która przy filtrach chemicznych jest jakby wydobywana z tej reakcji chemicznej, również może pobudzić melanocyty do produkcji melaniny, a tego nie chcemy. Natomiast jeżeli jesteś, nazwijmy to, nie obrażając nikogo, normalną osobą, bez problemów z przebarwieniami, bez ryzyka, że one się pojawią, w sensie takim, że nie pojawiły ci się już i wiesz, że wychodzi ich coraz więcej, to tak, ta ochrona będzie bezpieczniejsza, jeżeli połączymy filtry chemiczne i mineralne, bo tak jak Wam powiedziałam, to jest tak, mamy na twarzy krem nałożony, dociera do nas słońce, nie nakładamy tej ochrony w odpowiedniej ilości, część tych filtrów ulega jakby pierwsza zapora. Porównałabym, to będzie dobre porównanie, porównałabym kremy z filtrami do firewalla, czyli do ochrony komputera przed wirusami. Czyli mamy firewalla i pierwsza zapora, czyli firewall, ulega degradacji i to są głównie filtry mineralne. I teraz jeżeli to jest odpowiedni czas, czyli do tych 2 godzin i rzeczywiście potem się smarujemy, dokładamy, odpowiednio się już nasmarowałyśmy, no to możemy uznać, że ta skóra jest chroniona. Ale jeżeli nasmarowałyśmy się za mało, a siedzimy za długo, bo na przykład dla mojej skóry 2 godziny, to jest tak na granicy, nawet z filtrem plus napakowanym na skórę, więc moja skóra już tego aż tak dużo nie toleruje, ona woli jednak wcześniej się dosmarować, co oznacza, że te filtry na skórze jednak ulegają tej degradacji szybciej. Więc po firewallu w postaci rozwalonych filtrów mineralnych zostają nam filtry chemiczne, które jeszcze działają i chronią skórę dodatkowo. Więc dla osób, które nie mają problemów z przebarwień na plaży, byłaby opcja jednak lepsza filtry chemiczne z mineralnymi. No dobra, no i jakie produkty wybrać, bo jestem pewna, że to Was najbardziej też tutaj trzyma, dlatego zostawiłam to na koniec. Nie, śmieję się. Czy na mineralnym da się wykonać makijaż? Da się, zaraz Ci pokażę krem z filtrem mineralnym, na którym dzisiaj nałożyłam krem BB i wykonałam makijaż, więc da się, bardzo ciekawe rozwiązanie, jestem naprawdę zdziwiona. Już, po kolei. Sprawdziłam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć kremów, dziewięć, a może inaczej, dziewięć, które mam w ręce, zaraz powiem jakie.
Do tego sprawdziłam jeszcze kilka, które mam ocenione na kartce, bo już nie wszystkie kupowałam z racji tego, że nie potrzebuję ich aż tak dużo. A po drugie, nie wszystkie są jeszcze dostępne. Pomimo tego, że słońce nam świeci, w aptekach aż tak dużej ilości kremów z filtrami jeszcze nie ma. Zacznę może od tych mineralnych, bo znalazłam dwa. Znalazłam dwa ciekawe kremy Dermedica. Jeden to jest krem ochronny, wodoodporny, fotostabilny. Pokażę Wam opakowanie, bo to opakowanie jest bardzo duże w stosunku do kremu, który tam jest. To tak, żebyście się nie zdziwiły. Już pokazuję, tak? To jest opakowanie, to jest krem. Krem kosztuje w Superfarmie 34,99 i rzeczywiście ma kremy tylko i wyłącznie filtry mineralne. Natomiast ma stosunkowo, co mnie zadziwiło, lekką konsystencję. Nawet mogłabym go sobie pewnie rozetrzeć na tej skórze. Dość szybko się wchłania. Zobaczcie, ja, pamiętajcie, że ja mam skórę z makijażem już. Oczywiście, że się będę świecić w tym momencie. W drugą stronę. O. Przez to, że widzę w odwróconym tym to. Ale spokojnie się rozsmarował. Można go również po prostu delikatnie wklepać. Też oczywiście mam świadomość tego, że nie nałożyłam sobie łyżeczki tego na twarz, ale chcę Wam pokazać konsystencję i że można to nałożyć na makijaż. Jak trzeba będzie, nałożę i łyżeczkę, ale będę nakładała jeszcze kilka innych. Tak, to jest Dermedic. To jest Dermedic. Pokazuję z bliska. Zaraz napiszę nazwę. Już piszę nazwę. Krem ochronny. Jak on się nazywa całościowo? Ochrona skóry nadreaktywnej i nadwrażliwej. To, co go wyróżnia, oni tu zrobili teraz taki duży pasek i tu jest napisane zaawansowana ochrona UVA plus UVB plus również infrared, czyli podczerwień, wodoodporny i fotostabilny. Pojawia się coraz częściej informacja o tym, że również promieniowanie podczerwone na skórę działa negatywnie. Tak, Paulina, dokładnie to jest ten krem. Natomiast nie ma tu żadnego czynnika w tym kremie, nie ma takiego, który by chronił przed tym promieniowaniem. O, super, Anna. Moment, na chwilkę Was opuszczę. Już jest. Natomiast przez to, że są filtry mineralne, które odbijają promieniowanie słoneczne, ta skóra się nie będzie tak mocno nagrzewała. Więc to jest ta ochrona przed infraredem. Natomiast nie ma tutaj nic specjalnie dodatkowego, co byłoby typowo przed tym promieniowaniem chroniło skórę. Drugi produkt, który mam z tej samej marki, czyli Dermedic Sunbrella, to jest mleczko ochronne, to jest Sunbrella dla dzieci, baby, z takim małym lewkiem, jest napisane, skóra wrażliwa, dzieci i niemowląt. Patrzę, co tu jest za prekursor witaminy D3, bo aż mnie to zaintrygowało. Ja nie widzę, przyznam szczerze. Zawiera innowacyjny składnik aktywny Aqua Pro Vit 3. No dobra, ja go w składzie nie widzę, ale sobie to jeszcze dokładnie sprawdzę. Nas interesują w tym momencie filtry. I zaraz do witaminy D3 też przejdę.
To jest mleczko. To są też, pamiętajcie, filtry, które są w wersji nano. To mleczko, powiem Wam szczerze, jest bardziej bogate w konsystencji niż tamten krem, który miałam przed chwilą. Tak patrzę. Minus za to, że pachnie. Bo nie powinno, jak dla dzieci. Ale tutaj Dermedik rzeczywiście puścił też linię dla dzieci, która pachniała. No dobra, to rozsmarowujemy. Czyli to już jest mój drugi krem z filtrami mineralnymi. Nie jest źle. Muszę to na rękę wziąć jednak. Chociaż dużo lepiej się rozsmarowywał tam. Myślałam, że będzie odwrotnie. Jasne, Kinga, rozumiem. Uspokój dzieci. Do zobaczenia. Resztę sobie spokojnie obejrzysz już sama. No dobra, mam. To są dwa kremy, które rzeczywiście, jeżeli chodzi o filtry mineralne, są całkiem niezłe. I ten krem, ten mały z Dermedika, gdzie już go tutaj posiałam, on się nadaje pod makijaż, pod krem BB. Rzeczywiście całkiem nieźle wygląda. Już patrzę, czy to ten. Tak, to ten. Tak, jak najbardziej to ten. Dobra, co sprawdziłam jeszcze? Sprawdziłam jeszcze markę, którą też bardzo lubię i bardzo rekomenduję. Z racji tego, że jest polską marką i z racji też tego, że rzeczywiście te filtry ma całkiem nieźle dobrane, czyli Ivostin. Z Ivostinem, jak wiecie, pracowałam. Więc tym bardziej jakiś sentyment tutaj jest. Sprawdziłam dwa kremy. Krem ochronny do skóry trądzikowej, czyli Soleclin Puritin, tak się nazywa ten krem. I krem ochronny po prostu 50 do twarzy. Są lżejsze konsystencje. Jest krem żel i jest emulsja. To są lżejsze konsystencje. Krem ochronny ma dość bogatą konsystencję. Krem ochronny do skóry trądzikowej ciut lżejszą, aczkolwiek ona też nie jest, no jest taka mleczkowata. Jak zobaczycie zaraz tu, o, to się całkiem nieźle rozsmarowuje. Zobaczymy, kiedy moja skóra powie, nie przyjmuje więcej. Co w Ivostinie się znajduje? Oczywiście, że jaka pojemność tego Dermedika? 40 gramów. Taki trochę mniejszy krem. W Ivostinie tym do skóry trądzikowej mamy oczywiście dwutlenek tytanu. Mamy Tinosorb M, który chroni przed UVB, UVA1, UVA2. Dwutlenek tytanu chroni przed UVB i UVA2. Mamy octinoxate, czyli który chroni przed UVB i awobenzony, który chroni przed UV1, UVA1. Czyli mamy rzeczywiście szerokie spektrum ochrony skóry przed słońcem, a jednocześnie ta konsystencja jest stosunkowo lekka. Dużo bogatsza jest konsystencja kremu ochronnego. Zaraz, Anna, odpowiem na Twoje pytanie. Bo tu dodatkowo mamy jeszcze jeden Tinosorb. Mamy Tinosorb M, Tinosorb S, czyli mamy bardzo bogatą ochronę przed całym spektrum. Dwa, powiedziałabym, najlepsze filtry chemiczne, uważane za najlepsze w tym momencie. Awobenzone ustabilizowany przez Tinosorby, który jest też bardzo dobrym filtrem chroniącym przed UVA. Dwutlenek tytanu i octinoxate, czyli naprawdę powiedziałabym, że całkiem niezłe filtry, nawet powiedziałabym, że bardzo dobre. Jak na polską markę, trochę konsystencja jest w tym momencie nie aż tak rewelacyjna, ale naprawdę są bardzo, bardzo dobry jest skład, jeżeli chodzi tutaj o filtry.
Dobra, odkładam to, tu też odkładam i już patrzę na pytanie, czy krem UV pod podkład działa tak samo jak położony na podkład? Zależy od tego, co w tym kremie się znajduje. Jeżeli położysz krem z filtrami, właściwie poczekaj, nie wróć. Tak, działa tak samo, nie, inaczej. Krem z filtrami chemicznymi będzie lepiej działał położony pod podkład, dlatego że on musi się połączyć ze skórą, a podkład mu to uniemożliwi. Czyli jeszcze raz, krem z filtrami chemicznymi musi być położony na skórę, czyli pod podkład. W przypadku kremu z filtrami mineralnymi nie ma znaczenia. Soleklin jest emulsja i krem ochronny. Czym się różnią? Konsystencją tylko i wyłącznie. Być może będzie jeden filtr mniej, ale ta ochrona dalej będzie pewna. Kaja, nie znalazłam żadnej informacji, że octinoxate przechodzi przez barierę krew-mózg, więc podejrzewam, że jest za mało na to dowodów, za mało badań. Dokładna nazwa tego Iwostina, bo na stronie jest 7 rodzajów. Krem ochronny, po prostu. SPF 50 plus do twarzy. O, dokładnie. Bardzo dziękuję, Agata. I drugi, który jest, to jest Ivostin Solecrim Puritin. To jest tylko jeden z taką nomenklaturą, bo tylko jeden jest dedykowany skórze trądzikowej, tłustej. Jeden mi spadł, więc już tutaj podnoszę. Sprawdziłam również kremy La Roche-Posay, bo co ważne, meksoryle, które ma L'Oréal, nie chronią przed pełnym spektrum promieniowania. W związku z tym tam muszą być dodatkowe inne filtry dodane i w przypadku La Roche-Posay tych filtrów jest aż w sumie w totalu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Mamy dwutlenek tytanu plus sześć filtrów chemicznych. Homosalate, oxysalate, inny taki jeszcze filtr uvinol, o którym nie wspominałam. Rzadziej stosowany, Tinosorb S, czyli ten bardzo dobry filtr, Mexoryl XL, który chroni przed promieniowaniem UVA2 i Octocrylen. Także też pełne spektrum ochrony przed promieniowaniem UVA, UVB w każdym zakresie. Bardzo lekkie konsystencje, bo ten produkt, o którym zwykle ja mówię, czyli ten produkt do skóry błyszczącej się, tak zwany anti-shine, albo tak zwany żel suchy dotyk. Zaraz napiszę nazwę. On ma bardzo lekką konsystencję. Zaraz ją tutaj Wam pokażę. Zobaczcie, ta konsystencja to już w ogóle jest. O, mleczko. To jest żel suchy dotyk, który ma nie zostawiać śladów na skórze. Oczywiście, że odrobinę bieli, bo jest dwutlenek tytanu. Dwutlenek tytanu jest dodawany również jako mik do pudrów, bo odbija światło i daje blask i powoduje, że skóra wygląda lepiej. Niemniej jednak, dzięki Ewelina, niemniej jednak rzeczywiście ta ochrona jest całkiem dobra. Co ja mam jeszcze? Sprawdziłam, słuchajcie, jeszcze Biodermę, filtry mineralne. Oni mają Photoderm Mineral SPF 50 w sprayu. I tu muszę sprawdzić tylko jeszcze. Będę sobie to sprawdzała w trakcie. Już wpisuję w internet. Czy filtry mineralne są w wersji nano, czy też nie? No bo pamiętamy, że to nano potencjalnie, żeby nie wdychać. Czyli żeby nie wdychać, lepiej sobie nałożyć na dłonie i dopiero rozsmarować na twarzy, a nie psikać się dookoła całego ciała, tak samo w przypadku dziecka, żeby nie dostało się to do płuc.
Natomiast pamiętajmy, że to są ograniczone ilości i nic tutaj się nie powinno dziać. Filtry są mineralne, już w momencie, już sprawdzam. Już sprawdzam. Nie są nano, co oznacza, że ta konsystencja nie będzie aż taka bardzo lekka, chociaż jeżeli przechodzi przez spray, no to musi być, czy to musi być, to musi być bezpieczne. Czy filtry nano są bezpieczne, szczególnie dla dziecka? Pytam o wersję w kremie. Moim zdaniem tak. Moim zdaniem tak. Nie ma tutaj niebezpieczeństwa. Te mniejsze cząsteczki i tak są na tyle duże, że one przez skórę nie przenikają. To jest tylko bardziej łatwiejsze tak naprawdę rozprowadzenie konsystencji. Co jeszcze sprawdziłam? Sprawdziłam z Bioderma, sprawdziłam jeszcze jeden krem, czyli z serii, bo to jest cała seria z filtrami, nazywa się Fotoderm. Krem, spray dla całej rodziny SPF 30, który zawiera Tinosorb M, czyli mamy ochronę przed UVB i UVA 1 i 2. Mamy oktokrylen, który zawiera UVB ochronę i UVA 2. I mamy awobenzonę, który również chroni naszą skórę przed UVA 1. Czyli bardzo mocna, powiedziałabym, że to jest bardzo mocna ochrona przed UVA, nawet mocniejsza trochę niż UVB. Tu rzeczywiście ta ochrona przed UVA jest rzeczywiście dobra. Czy dorośli mogą stosować kremy dla dzieci? Czy jest jakaś różnica? Nie ma różnicy, jeżeli chodzi o skład, jeżeli chodzi o zawartość filtrów, o jakość filtrów. Jeżeli jest SPF 50, to ten krem musi dawać SPF 50. Oczywiście jest kwestia tego, jakie tam są filtry, więc tak jak mamy Dermedica, na przykład krem dla dzieci, może być stosowany przez dorosłego. Różnica będzie polegała na tym, że konsystencja będzie gorsza, bo nie ma się co jakby szczypać, patrząc od strony producenta, jak będzie się rozsmarowywał krem na dziecku, to dorośli mają większe problemy i oni bardziej na to zwracają uwagę. Kolejny krem, który sprawdziłam, to jest marki Uriage. Krem, który jest tylko i wyłącznie na bazie filtrów chemicznych. Duży plus za dwie rzeczy. Po pierwsze, to jest ten krem, czyli Barrier Sun SPF 50+, Texture Légère, czyli z francuskiego, albo Light Texture Invisible Finish. I rzeczywiście ma bardzo lekką konsystencję. To jest po prostu, w porównaniu z wszystkimi innymi filtrami, to jest mleczko. Tu nakładam cały czas jeszcze, o. Naprawdę jest mega, mega lekka konsystencja. Natomiast nie ma filtrów mineralnych, są tylko filtry chemiczne. A, i duży plus jeszcze chciałam powiedzieć za to, że jest bez zapachów. Czyli nie ma żadnych składników zapachowych. I pomimo tego, że są to filtry chemiczne, sprawdziłam, ta ochrona jest całkiem. Trochę mniejsza jest w stosunku do, już piszę, trochę mniejsza jest, jeżeli chodzi o UVB, chociaż też chroni przed UVB całościowo. Uriage. Wolałabym, żeby było więcej. Barrier Derm. Dobra. Jest też napisane, że jest oil free, czyli jest bez olejów. Już patrzę na składzie, czy rzeczywiście tak jest. Rzeczywiście tak jest. Chociaż to ciekawe, paradoksalnie wszystkie te filtry, Kasia, nie sprawdzałam, sprawdzę i dam znać. To już na grupie dam znać. Podejrzewam, że tak, skoro zwykle firmy stosują ten sam
zestaw filtrów, ale sprawdzę konkretnie ten produkt. Co jeszcze miałam powiedzieć? Wyrwałam się z kontekstu. A, że filtry zasadniczo są rozpuszczalne w tłuszczach, dlatego tam w tych kremach musi być coś tłustego, dlatego one mają takie nieprzyjemne konsystencje. Mówię o filtrach głównie chemicznych. Co sprawdziłam jeszcze? Już. Jedna karteczka mi zginęła. O, mam. Dobrze. Sprawdziłam jeszcze, kupiłam sobie tak w sumie przez przypadek z takiej marki koreańskiej The Skin. Kupiłam sobie krem, sprawdzić, on ma SPF 40 i średnią ochronę przed słońcem, ale jest koloryzujący również, dlatego go sobie kupiłam. Oczywiście konsystencja jest mega lekka, jak to ze wszystkimi, o, nawet go nie widać na skórze, bo jest koloryzujący, jak to z koreańskimi bywa. Co on ma? Ma octinoxate, czyli UVB, ma octisalate, czyli UVB. Jedyny, który chroni przed UVA2, to jest titanium dioxide, czyli dwutlenek tytanu. I ta ochrona dla mnie przed UVA absolutnie bym jej nie nazwała średnią. Tak między Bogiem a prawdą. Ja bym ją nazwała niską. I ona jest dla mnie za niska. Więc ochrona przed UVB ok, ale przed UVA raczej nie. Tak, te wszystkie kremy, które pokazuję, mają ochronę, dlatego ja Wam mówię, które filtry one mają i przed czym one chronią. Każdy, słuchajcie, krem, o którym mówię, ma taką karteczkę u mnie, o, taką karteczkę i ma napisane, który filtr przed którym promieniowaniem chroni i patrzę, czy jest całe spektrum. Czyli o, macie akurat Ivostin, UVB, UVB, UVA2, UVA1, UVB, UVA. A1 i UVA2A2. Więc sprawdzałam każdy krem, o którym mówiłam, w ten sposób. Co jeszcze mam sprawdzone? Sprawdziłam Skin 79. Chwilowo jest problem w ogóle z dystrybutorem. Dostaję od Was takie sygnały. Więc jeżeli jakikolwiek macie problem z dystrybutorem, proponuję pisać na fanpage'u, jeżeli zamówienie idzie zbyt długo. Proponuję pisać na fanpage'u informację, że coś jest nie tak, bo oni się zabrali za Rossmana i zabrali się za Douglasa i widzę, że nie ogarniają indywidualnych klientów internetowych. Ale sprawdziłam krem Waterproof Sun Gel, bo chwilowo nie ma mineralnych. I mamy zasadniczo, to mnie zdziwiło, bo ta ochrona przed UVA1 praktycznie jest tutaj znikoma, czyli dobra ochrona przed UVB, ale UVA 2 jest, UVA1 praktycznie nie. Więc zacznę się przyglądać dokładniej kremom koreańskim, bo one mają genialną konsystencję, ale czy rzeczywiście są w pełnym spektrum ochrony i rzeczywiście idealnie chronią naszą skórę przed każdym promieniowaniem, które do nas dociera, tego w tym momencie nie wiem. Będę je jeszcze sprawdzała. Przyznaję, nie zdążyłam do dzisiaj. Mówię w ogóle o azjatyckich, koreańskie oczywiście jakby odruchowo, ale wszystkie azjatyckie. Kaja, jeżeli, bo Ty wiem, że też jesteś w koreańskich, azjatyckich markach obeznana, to będę wdzięczna, że za podrzucanie nazw produktów, jeżeli jest taka możliwość, również składów. Każda z Was, jeżeli na coś takiego się natknie, dziewczyny, od tego jest też grupa. Zrobimy oddzielny post, weryfikujemy kremy z filtrami i możemy sobie tam wrzucać, sprawdzać. Ja będę to weryfikować właśnie w ten sposób, jak mam każdy krem do tej pory. Te, które Wam przedstawiłam dzisiaj, czyli Dermedic i Vostin, nasze dwie polskie marki stosunkowo niedrogie, Uriage, La Roche-Posay, trochę wyższa półka, Bioderma, to rzeczywiście są to kremy, które są warte polecenia. I spokojnie można je stosować. Resztę będziemy sprawdzać na bieżąco. Wrzucajcie, ja zaraz zrobię post na grupie, żeby Dermedic to mineralny, tak. Żeby rzeczywiście tutaj mieć taką możliwość
dodatkowej weryfikacji. Już się zaczynam zawieszać. Wcale mnie to nie dziwi. Dziwi się, że wy jeszcze macie na to siłę tutaj słuchać mnie, ale mnie to bardzo cieszy, tak jak wspomniałam. No dobrze. Patrzę, co jeszcze. O, mój kot się, widzę, stwierdził, że już ma dość czekania. A Wen przyznaje, bez bicia nie sprawdziłam, ale podejrzewam, że jest ok. Natomiast wrzucimy na grupę i sprawdzę. Nie zdążyłam. Po prostu przyznaję, bez bicia nie zdążyłam. Słusznie. Bardzo dobre pytanie i bardzo dobry komentarz. Z bardzo prostej przyczyny. Oznaczenie to do Agaty mówię. Oznaczenie PPD czy PA nie jest obowiązkowe. Niestety. Dobrze, Magda, mogę jak najbardziej, oczywiście. Okulary, tak. Znalazłam, to zaraz, wiesz co, wrzucę ci post, link, opsa, który znalazłam o wyborze okularów, ale zasadniczo mowa jest o tym, że są kategorie te okulary powinny mieć UV, po pierwsze znak europejski, CE, że jest zaakceptowany, po drugie UV-400. Agnieszka, wrzucę linka na grupę już, dobrze? Pełną nazwę wrzucę na grupę, żeby można było spokojnie do tego wrócić, żeby nie trzeba było odsłuchiwać i szukać w całym webinarze. Zrobię post z otagowaniem, hashtagowaniem pielęgnacja słoneczna i tam będą wszystkie produkty weryfikowane, sprawdzane. Tak się umówmy. To już jesteśmy na etapie pytań i odpowiedzi. To ja tylko dla tych osób, które mnie nie znają, które ze mną nigdy jeszcze nie miały do czynienia, zapraszam do grupy, o której właśnie tu mówimy. Mam zdrową, piękną skórę ze Skin Expertem. Wrzucam właśnie tutaj linka do grupy. Już moment, wrzucam. Wrzucam linka do grupy. Wszystkie osoby, których jeszcze nie ma, to zapraszam. Tam jest mnóstwo wiedzy. Ty również na stronie www.skinexpert.com.pl. Tutaj też jest mnóstwo informacji. Do osób ze skłonnością do przebarwień filtry mineralne. Filtry mineralne będą dużo bezpieczniejsze. Tak, czytałam w mailu i nie zdążyłam sprawdzić, Agata. Pamiętam o tym kremie. Dorzućmy do sprawdzenia w grupie. Eucelin praktycznie wyszedł z Polski, więc ja go w ogóle przestałam jakby traktować jako coś, co jest, chociaż podejrzewam, że w Poznaniu może go jeszcze trochę być. W innych miastach to już koniec zeszłego roku, 2015, to była mowa o tym, że wycofują się z Polski, był wyprzedawany. Natomiast jeżeli gdzieś jeszcze jakiś krem jest, to wrzuć na grupę, Aga, sprawdzimy. Nie testowałam, powinny być one dokładnie w ten sam sposób. To odpowiedź na pytanie Hanny, czy testowałam balsamy, kremy do opalania. Dzięki Agata, dzięki, że byłaś, dobranoc. Te składy powinny być dokładnie takie same w przypadku tych marek, o których mówiłam, bo firmy zwykle stosują dokładnie ten sam zestaw filtrów. Patrzę już na mojego kota, który mnie pogania. Zaraz tu wskoczy do nas i powie, że już czas najwyższy. Chodź, przywitaj się tutaj z paniami. Powiedz, jaki jesteś, pokaż, jaki jesteś piękny. To jest mój kocur, kochany. Czyli dobre okulary będą chronić też skórę pod oczami? Tak, będą. Dziękuję.
Jestem ciekawa, kto obejrzy później na YouTubie dwugodzinny, ponad dwugodzinny webinar. To będzie ciekawe. Dziewczyny, powoli w takim razie kończymy. Bardzo się cieszę, że się podobało, że mam nadzieję, że ta wiedza jest uporządkowana. Dzięki, Alicja, uciekaj. Kontynuujemy temat, jeżeli będzie taka potrzeba, na grupie już. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkie osoby. Bardzo dziękuję, że byłyście. Dobrej nocy, do zobaczenia. Dzięki bardzo. Bardzo się cieszę, że Wam się podobało, że do zobaczenia w Ostrowie, Ewelina, jak najbardziej. Również dziękuję Marta, dziękuję Agata, Kaja, Anna. Wszystkim Wam dziękuję za to, że byłyście. No i bardzo się cieszę, że się podobało i że dostałyście wiedzę, bo o to chodziło. Wyłączam już nagrywanie, bo to już się nie musi nagrywać.